Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję, że na mnie czekaliście. Czekaliście na mojego gościa, którego zapowiedziałam wcześniej. Dziękuję Wam wszystkim za to, że wpłacacie pieniądze na Reset Obywatelski, dzięki którym to pieniądze możemy działać. Dziękuję producentowi naszego programu, że zechciał objąć nas swoim patronatem. Naszym gościem jest Adam Sokołowski. Adam Sokołowski nie jest znany, ale jego profil jest znany bardzo. Nazywa się Doniesienia z putinowskiej Polski i porządkuje nam serię afer, która zalewa nasz kraj od wielu lat. Po różnych moich programach, w których mówiłam o statystykach i o szansach opozycji, postanowiłam zrobić jeden program, który raz jeszcze porządkuje nam wszystkie te rzeczy, których byliśmy świadkami w ciągu ostatnich dwóch kadencji, a może nawet troszkę wcześniej, w czasie działania PiS-u, a nie ma chyba lepszego źródła, które potrafi wytłumaczyć to i zebrać wnioski i przedstawić tak, żebyśmy to zapamiętali. Lepszego źródła nie jest właśnie Adam Sokołowski. Jest ich dwóch, nie Adamów Sokołowskich, to jest ich dwóch, dwaj faceci, których obserwuję na Facebooku i którzy opowiadają o tym, co się w Polsce dzieje. Jest szansa, że znacie obu. Jeden nazywa się Paweł Łęcki i jest nauczycielem z Sopotu, który stara się codziennie opowiadać o tym, co się wydarzyło w polityce oraz co się dzieje w społeczeństwie. A drugim jest właśnie Adam Sokołowski, który co kilka dni komponuje naprawdę doskonałe kompendia tego, co się wydarzyło. Takie kompendia, które zyskują probaty kilkunastu, czasami kilkudziesięciu tysięcy odtworzeń. Sam profil obserwuje 50 tysięcy. Byłoby fajnie, gdybyście teraz w czasie tej rozmowy otworzyli sobie stronę facebookową Doniesienia z putinowskiej Polski. Jeżeli jakimś cudem jeszcze ich nie obserwujecie, to zaobserwujcie. Adam napisał książkę, że tyle osób proponowało mu po drodze, żeby w końcu zebrał to jakoś w całość, bo posty są znakomite, ale one gdzieś tam giną. No dał się przekonać wydawnictwu Znak, które potem jak wydało książkę Przemka Witkowskiego o tym, że faszyzm, o faszyzmie, który nadchodzi. Z Przemkiem widzieliśmy się kilka tygodni temu. Postanowiło, że wyda tą książkę również jemu. Jest jeszcze jedna sprawa. Adam Sokołowski nie jest postacią publiczną i nie chce pozostać postacią publiczną. Dlatego nasza rozmowa odbędzie się przy zachowaniu tych wszystkich elementów, które póki mogą, to będą chronić go przed działaniami strony, której jest bardzo przeciwny, przed działaniami putinowskiej Polski. Dzień dobry, Adam. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Miło Cię widzieć, chociaż wiem, że nasi widzowie widzieć Ci nie będą. I chcę Was wszystkich zwiadomić, że tak naprawdę to tak właśnie będzie wyglądał obrazek, więc spokojnie możecie się teraz oddalić i zrobić sobie herbatę, tylko zróbcie sobie trochę głośniej i posłuchajcie, o czym Adam będzie mówił. Posłuchajcie, jak będzie opowiadał o tym, co się w książce mieści. Opowiedz mi najpierw, jak to się stało, że wpadłeś na pomysł założenia strony? Okej, to była dosyć ciekawa historia, bo to było pod wpływem impulsów, wiesz? To było jesienią 20 roku, gdy trwały protesty po wyroku antyaborcyjnym Julii Przyłębskiej. No, pamiętamy wszyscy te protesty. Ja z różnych względów niespecjalnie mogę w nich brać udział. Chodziło o moją sytuację rodzinną i trochę o koronawirusa, więc generalnie siedziałem w domu i widziałem w telewizji tylko to, co się dzieje na ulicach Warszawy i innych miast. No i cała ta taka wściekłość, którą PiS we mnie generował już od 2015 roku, a właściwie to wcześniej, no przelała się. Tak, właściwie takim pamiętam dokładnie ten moment, to było 19 listopada 2020 roku, to było wtedy, gdy policja spacyfikowała protesty na Placu Powstańców w Warszawie. To wtedy pewnie pamiętasz i pamiętacie pewnie. Tak, kiedy użyto pałek. Mhm. Pałek teleskopowy, czyli metalowych, może dodajmy, to nie są gumowe czy plastikowe pałki, tylko metalowe, którymi policjanci, jak się później okazało, z oddziału antyterrorystycznego, inkognito, weszli w środek tłumu, i nagle zupełnie bez powodu i bez żadnego sygnału zaczęli po prostu bić ludzi. No generalnie jak za komuny, jak z OMO. I ja to widziałem w telewizji i w tym momencie tak coś się we mnie przelało, że coś powinienem zrobić i tak zupełnie, jeszcze kilka dni jakby we mnie powiedzmy dojrzewało i tak zupełnie
spontanicznie założyłem taki profil właśnie na Facebooku. Nazwę wziąłem stąd, bo pierwotnie pomysł był zupełnie inny. Ja chciałem dawać zdjęcia i nagrania z warszawskich ulic, z polskich ogólnie ulic, tych, gdzie właśnie ta policja się zachowuje tak jak na przykład rosyjski OMON, ale podpisy robić tak, jakby to się działo w Rosji. Tego już nikt nie zobaczy, bo to pierwsze kilka postów tylko tak stworzyłem, już się dawno usunąłem. Natomiast jakieś 4-5 postów rzeczywiście napisałem w ten sposób. Czyli jak tłumiono protesty na przykład w Warszawie, to ja pisałem, że to było w Moskwie. Jak tłumiono w Petersburgu, to pisałem, że to było w Krakowie. I dawałem pełny opis, tak jakby, że OMON na polecenie Putina znowu bije niewinnych ludzi na ulicach Petersburga, a dawałem zdjęcie pod Wawelem na przykład, tak żeby wszyscy wiedzieli, że to w Krakowie. Pomysł był fajny, ale się wyczerpał po 4 postach, więc przestałem. Ale jakoś tak już to ruszyło, zacząłem po prostu pisać o tym, co się dzieje, a że dosyć szybko rzeczywiście tych fanów zrobiło się no, kilka tysięcy, no to pisałem po prostu dalej. Tak krok po kroku. Czy to masz coś wspólnego w ogóle z pisaniem? Nie. Czy uczyłeś się pisać? Nie wiem, bo dziennikarzem. Nie. Jak to się stało, że ty potrafisz to robić aż tak? Schlebiasz mi, nie przesadzajmy, że aż tak potrafię, jednak jak napisałem książkę i zabrał się za nią jednak profesjonalny redaktor, to tam poprawek były tysiące językowych jak najbardziej. Wiesz co, nie jestem dziennikarzem, nigdy nie byłem, nigdy wcześniej nie prowadziłem żadnego bloga ani nic podobnego. A dawno, dawno temu kilka razy coś tam sobie napisałem do szuflady, ale to jakieś tam króciutkie teksty były, których nikt nigdy poza moją żoną nie zobaczył, tak? I już nie zobaczy. I więc poza tym nie, no po prostu nie wiem, nie wydaje mi się, żebym robił coś niezwykłego. No, opisuję. Poczekaj, bo jesteś bardzo zwięzły, jesteś logiczny, jesteś inteligentny i one są śmieszne. Znaczy, one są takie ironiczne, ale taki jakby ta poprzeczka ironii jest znacznie wyżej, aniżeli śmienie się z tego, że ktoś się brzydko nazywa, czy też śmiesznie nazywa. Wiesz co, więc powiem tak. Rozumiem, o co ci chodzi. Powiem tak, według mnie. Powaga sytuacji jest na tyle duża, że poddawanie się takiej żądzy, powiedzmy, czy takiej pokusie, takiego prostego wyśmiewania, że tam, nie wiem, Kaczyński jest niski, prawda, albo coś takiego, zaburza nam taki prawdziwy obraz i utrudnia nam zrozumienie, że stawka jest naprawdę wysoka. Mi się też zdarza, żeby nie było. Lubię pisać, że Ziobro ma kwadratową głowę na przykład, albo że Tomasz Sakiewicz jest słusznych rozmiarów. Chyba pisałem kiedyś, że miał 2 siedzenia, bo coś takiego, już nie pamiętam. Czasem mi się tak zdarza, o Mateckim, dla niego nie mam litości oczywiście, ale generalnie staram się tego unikać, bo problem nie polega na tym, że Kaczyński jest niski, a że Ziobro ma taki czy inny kształt głowy, tylko problem polega na tym, co oni robią. I od samego początku wiedziałem, że jakby nie dotrę z tym do elektoratu PiS, żeby to było absolutnie jasne. Tak? Algorytmy mediów społecznościowych mi na to nie pozwolą. Po prostu nie pozwalają konsekwentnie. Bardzo rzadko zdarza mi się, żeby w ogóle wśród obserwujących zdarzył mi się jakiś pisowiec. Tak? Przynajmniej, żeby się ujawnił. Czyli ty tak naprawdę nie masz negatywnych komentarzy, bo oprócz tego, że ja hejtu dostaję dużo, tylko to blokuję i banuję, ale nie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, że wiem, jak działają te bańki informacyjne w mediach społecznościowych. Wiem, mimo że próbowałem tam się z niej wybić na różne sposoby, to się czasem jakoś tam udaje. Wiem, że i od początku wiedziałem, że nie trafię szczególnie do elektoratu PiS, ale mi chodziło o to, żeby trafić do elektoratu szeroko pojętego antypisu, najszerzej możliwie pojętego, tak? Od skrajnej, no może nie od skrajnej prawicy, ale od powiedzmy jakiejś takiej centroprawicy typu PSL czy Platforma Obywatelska, to bardziej konserwatywne skrzydło, po gdzieś partie razem. Żeby dotrzeć do ludzi, żeby sobie uświadomili, że to nie chodzi tylko o to, że PiS tam trochę kradnie, prawda? Że jakiś tam ten czy inny minister to może nie za bystry jest, prawda? Albo że rozdają pieniądze swojakom i tak dalej, że tam jeden czy drugi to jakiś fundamentalista religijny, tylko chodzi o to, że ta stawka jest naprawdę wyższa, bo tak naprawdę realnym scenariuszem jest ich. Przez te 3 lata, jak już prowadzę tego bloga, ten scenariusz się tylko przybliża. Realnym scenariuszem jest na przykład to, że my po prostu wyjdziemy z Unii Europejskiej. Jak się z niej wychodzi, to już się do niej nie wraca. No to tak, żeby było jasne, z niej można wyjść raz, tak? A jeżeli wrócimy za 50 lat, to żadne opóźnienie. Kilka krajów wyjdzie, to ona może przestać istnieć, do których się tak bardzo należy. To już takie dalekie spekulacje, tego nie wiemy, ale jakby niezależnie od tego, co by miało być z Unią, to Polska poza Unią, no to jest katastrofa, tak? Dalej, nawet gdyby nie miało do tego dojść, nie miało dojść do polexitu, bo to jest jednak dosyć wysoko postawiona poprzeczka, może się okazać, cudzysłów tylko,
że po prostu nam zadzieje się taki scenariusz węgierski, taka totalna urbanizacja, nie? No ja nie chciałbym w takim kraju żyć, prawda? Czyli w takim, gdzie wiesz, wybory się odbywają, tak jak w PRL-u się odbywały, ale nie ma... Gdzie wszystkie media należą do oligarchów Fideszu? Wszystkie. Znaczy, to jest tak, my jesteśmy w lepszej sytuacji niż Węgrzy, z pewnością. Tak? U nas na przykład przejęcie rynku medialnego przez PiS całkowite jest właściwie niemożliwe, a właściwie na pewno niemożliwe. Naprawdę? Wydaje się... Tak, wydaje mi się, że tak, bo mamy zbyt wiele z tych koncernów medialnych, które są z różnych krajów, niektóre są polskie, niektóre są amerykańskie jak TVN, niektóre są na przykład Ringer Axel Springer, który pisowcy notorycznie nazywają niemieckim. On jest niemiecko-szwajcarsko-amerykańsko-kanadyjski. Tak, działawców międzynarodowych. Tak, oczywiście, nie? Natomiast wiesz, jakby gdy próbujesz takie coś zaatakować, to tak naprawdę atakujesz wszystkie te kraje, tak? Niektóre media w Polsce tam należą do firm z Czech, ze Szwecji, z Francji, no jest tego dużo. Tak, ale nikt nie będzie umierał za Polskę i za możliwość, wiesz, posiadania newsweeka w ogóle w Polsce, więc po prostu... A czy okej, okay, niech będzie, natomiast nie jest to takie proste. Na Węgrzech było to znacznie prostsze. Dalej u nas mimo wszystko to społeczeństwo obywatelskie działa znacznie lepiej niż kiedykolwiek działało na Węgrzech. Więc zmierzam do tego, że nie będzie tak łatwo i nie będzie to tak totalne jak na Węgrzech. Ale może być tak, że będzie wystarczająca. Czy może być tak, że powiedzmy, PiS-owi uda się nie tyle przejąć te inne media, ale jakoś je ograniczyć, jakoś je zmusić do posłuszeństwa. Jemu się to już udaje. Przypomnę, że tak, w wirtualnej Polsce była historia z redaktorem Suwartem. Pamiętasz? Nieistniejący redaktor, którego wymyślono, nie istniał taki człowiek, chyba Krzysztof Suwart się nazywał, który pisał laurki dla Ziobry. Dopiero gdy to wyszło na jaw, tak, to go wywalili i w wirtualnej Polsce rzeczywiście no, zrobili czystkę po tym i troszeczkę się ogarnęli. Wiemy z maili... No właśnie, przepraszam, bo ja teraz zrobię przerwę. Chcę powiedzieć, że książka jest opowieścią właśnie o takich rzeczach. O rzeczach, które kiedyś przeszły nam przez feed facebookowy, przeszły przez pierwsze strony gazet albo drugie strony gazet, zostały omówione albo napomknięte na ich temat w Toku albo w TVN24. Ale ponieważ były strumieniem, to my je zapomnieliśmy. A zaprosiłam Adama Sokołowskiego do tej audycji, dlatego na celów utylitarnych, bo ja nie robię rzeczy dla rozrywki. Jesteśmy w kampanii wyborczej. Naszym zadaniem jako słuchaczy Resetu Obywatelskiego, całego społeczeństwa, jest pracować nad osobami niezdecydowanymi po to, żeby zagłosowały na którąkolwiek z partii opozycyjnych. Wszyscy musimy na ten temat pracować, a tak naprawdę to ja mam wrażenie, że będąc wyłącznie w tej naszej banieczce, my po prostu przestajemy mieć argumenty. Od tak dawna mówimy, że jesteśmy przeciwko PiS i od tak dawna obracamy rzeczy w głowie, które jakby niespecjalnie, którymi druga strona się nie przyjmuje, że potrzebny nam jest ktoś, kto zrobi 384-stronicową książkę, której absolutnie jego własnym stylem, czyli stylem Adama Sokołowskiego, stylem doniesień z putinowskiej Polski, w krótkich zdaniach i krótkich historiach opowie nam o każdej spośród tych afer. Każda z nich bierze włos na głowie, na przykład jak ta, której wymyślono dziennikarza, który pisał wymyślone artykuły właśnie laurki dla partii rządzącej i jakby załatwiono mu etat w normalnym dużym majątku. Ja chyba akurat o tym chyba akurat nie wspominałem, wiesz, już nawet nie pamiętam, czy tą historię zawarłem. Teraz tak po prostu podawałem jako przykłady, że PiS-owi czasem się te media, które nie są bezpośrednio od PiS-u zależne i tak czasem się udaje jakoś podporządkować. Wiemy na przykład z maili Dworczyka, że regularnie ludzie z kancelarii premiera ustalali tematy i okładki z Super Expressem, prawda? Wiemy, że Dworczyk chyba sam, tak, mailował z dziennikarzem TVN-u, panem, zapomniałem jego nazwiska, nie chcę pomylić, ale mailował z nim i go pytał o rady. Wiemy, że dziennikarz Rzeczpospolitej, pan Kolanko, też był chyba obzywaniany albo mailowywany. Takie rzeczy się zdarzają. Ja tutaj nie chcę jakby rzucać błotem we wszystkie media ogólnie, mówić, że one nie są wolne i tak dalej. Są, natomiast są wywierane na nie próby nacisku. Całkiem niedawno, raptem kilka tygodni temu, redaktorzy naczelni Wirtualnej Polski i Onetu też napisali, że na nich, i to teraz już w tej kampanii wyborczej jakoś latem, były wywierane takie naciski, żeby oni do zarządów swoich mediów wprowadzili jakiegoś aparatczyka pisowskiego. No tak. I oni oczywiście odmówili,
Natomiast nie wiemy, ile takich ofert dostawały inne media, może mniejsze, może takie, gdzie... I ile to ich kosztowało? Przecież każde medium żyje w dużej mierze z reklam Skarbu Państwa. Tak, i to jest bardzo ważny temat, który akurat w książce temu poświęciłem cały jeden podrozdział, czyli jakie media w Polsce są utrzymywane de facto z reklam Skarbu Państwa. Czyli okazuje się, że masz, dajmy na to, Gazetę Wyborczą, która jest dużym dziennikiem, ma tam ileś 10 000 egzemplarzy, ileś tam 100 000 subskrypcji i tam jakiś, nie wiem, 1 000 000 ludzi na Facebooku ją ogląda i ona dostaje reklamy ze spółek Skarbu Państwa za 0 albo prawie 0 złotych, a potem masz jakąś lokalną gazetkę, oczywiście braci Karnowskich, Sakiewicza i tak dalej, gdzie na przykład jest to 30% ich przychodów, praktycznie za nic. Więc jak ja tam robiłem takie wyliczenie, jak przeliczysz jakby kwotę na czytelnika, to przebitka wychodziła już 1000-krotna. Tak? Czyli de facto niektóre media, które nie są wprost, nie należą do PiS-u. Tak? Bo tutaj jeszcze mała dygresja, my musimy sobie uświadomić, że gdy mówimy o braciach Karnowskich czy o Sakiewiczu, to nie powinniśmy ich nazywać mediami propisowskimi, one należą do PiS-u. Okay? Sakiewicz, wszystkie jego media, cały ten konglomerat jego medialny jest wprost powiązany ze spółką Srebrna, po prostu. Tam, ja to tam wyraźnie akurat u mnie w książce opisałem, całe te struktury tych jego spółeczek medialnych, ich tam są chyba 3 albo 4, już nie pamiętam teraz, jest przesiąknięty ludźmi PiS-u. Tam jest kierowca Kaczyńskiego, sekretarka Kaczyńskiego, jakiś jego ochroniarz, jakiś jego były ochroniarz, ta była sekretarka, ta słynna pani Basia, tak? Którą zastąpiła później pani Kasia i to jest w końcu wszystko związane ze spółką Srebrna. Tak samo z braćmi Karnowskimi. No, spółki braci Karnowskich wprost należą do senatora Grzegorza Biereckiego, to jest senator PiS-u i twórca skoków, nawiasem mówiąc, znaczy właściwie właściciel skoków. O skokom również poświęciłeś sporo miejsca. Skokom poświęciłem trochę miejsca, bo... Czy wszyscy pamiętamy aferę skoków, czy ona była tak wielka, ale było mnóstwo wielkich afer, które przeszły, a za nim przyszło 9 drobnych i już o tym nie pamiętamy. Jeszcze raz powtarzam, żebyście zerknęli na profil facebookowy Adama Sokołowskiego, czyli Doniesienia Spółki Nowskiej Polski i zobaczyli sobie, jak kupić tą książkę i trzymać ją w kuchni albo na podoręciu jako po prostu kompendium wiedzy na temat tego, co PiS zrobił w Polsce. Kilku tych historii, które najbardziej was będą, być może wybierzecie je z pośrodku, o których będzie opowiadał Adam, ale kilka z tych historii, nauczcie się ich, opowiadajcie o nich ludziom, którzy mówią, że tam wszystko jedno, PiS to jedno zło, albo w ogóle co ja tam będę głosował, nic ode mnie nie zależy, wszystko od nas zależy. To jest w ogóle najgorszy rak polskiej debaty publicznej, wiesz, ta apatia. Ta apatia i to takie symetryzowanie, ja wiem, że termin symetryzm jest czasem nadużywany przez niektórych do walenia w każdego tak pałką, jak trochę jak ruska onuca, natomiast zjawisko symetryzmu, tego pisowskiego symetryzmu jak najbardziej istnieje i to jest rak polskiej debaty publicznej. Ale właśnie to jakby wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, że ja od początku wiedziałem, że nie trafię do elektoratu PiS, więc staram się trafiać do ludzi, którzy może nie lubią PiS-u, ale uważają, że to nie ma znaczenia, że trochę im się nie chce, symetryzują właśnie w taki sposób, mówiąc na przykład, że no, nic się nie zmieniło, że jakby wybory przychodzą i odchodzą, rządy się zmieniają, a ja jestem zawsze tutaj biedny na dole, a tam jakieś elity rządzą na górze, wszyscy kradną i tak dalej. No nawet jeżeli uznamy, że wszyscy kradną, choć nie wszyscy kradną, to nie wszyscy kradną tyle samo. No to jest chyba zasadnicza różnica. Jak masz do wyboru dać się okraść na 100 zł albo na 100 tysięcy, no to wybierasz 100 zł, tak? Jak masz do wyboru mieć, nie wiem, za sąsiada człowieka, który raz, nie wiem, przeszedł na czerwonym świetle i dostał mandat, albo człowieka, który zamordował 5 osób, no jeden i drugi złamali prawo, prawda, tak powie symetrysta. Ale wolałabyś chyba jednak mieszkać obok tego pierwszego. Przepraszam, to nie jest dobry przykład, bo ja jestem zdania, że jeżeli ktoś popełnił, znaczy, że ktoś popełnił zbrodnię i potem odbył karę. Okej, może rzeczywiście zły przykład, bo nie uwzględniłem kary, ale... Powiedzmy, że po prostu masz Kowalskiego i Nowaka i Kowalski jest mordercą, a Nowak, nie wiem, zaparkował tam, gdzie nie wolno parkować i dostał mandat 200 zł. Tak, symetryści mówią, no ale przecież zaparkował. Dokładnie, symetrysta ci powie, no jeden i drugi łamie prawo, nie? Więc nie oczerniajmy tego Kowalskiego, że on tam jest mordercą czy jakimś innym gwałcicielem, tak? Bo przecież Nowak wcale nie jest lepszy, a już tym bardziej Nowak go nie może krytykować, bo sam zaparkował tam, gdzie nie wolno. Prawda? Czyli złamał prawo, wiedział o tym, a mimo to zrobił. Rozumiesz? Ja jeszcze przepraszam, przeze wszystkich was, którzy zaczną teraz pisać o symetrystach, że ja jestem słuchaczką Soczyńskiego i Malera i uważam, że z ich audycji dowiedziałam się 10 razy więcej na temat PiS niż z jakiejkolwiek innej. Dowiedziałam się, dlaczego ludzie głosują na PiS i dowiedziałam się tego, co jakby
co wiedzą i co rozpowszechnia. To jest dlatego, że przestałam oglądać TVP, głównie dlatego, że nie mam telewizora, ale oglądałam TVP, żeby wiedzieć, czym karmi się druga strona. I jakby zjawisko symetryzmu to jest to, które obawia teraz Adam Sokołowski, ale ponieważ wiem, że mamy świeżo w pamięci sprawę symetrystów z kampusu w przyszłości, to chcę powiedzieć o tym, że z mojego punktu widzenia, nie wiem, czy powinnam robić niestępnej czy nie, ale powinnam, no jeżeli mam jakikolwiek maleńki zasięg, to powinnam. Uważam, że powinniśmy słuchać ludzi, którzy są po drugiej stronie, albo ludzi, którzy rozumieją drugą stronę, którzy zadają pytania naszej stronie, czy też rządzącym naszej strony, że nie powinniśmy dawać im kart blanż na wszystko, bo od 8 lat nie wygrali żadnych wyborów. I wydaje się, że sytuacja może się nie zmienić. No dobra. Tak, ja się oczywiście z tym w pełni zgadzam. Ja zawsze jestem za tym, by krytykować każdego, tylko żeby to była krytyka konstruktywna według tych samych kryteriów. To tylko tyle. To jest tylko tyle i aż tyle. Nie? Ja celowo, co na pewno każdy, kto śledzi mój profil, zauważył, ani razu przez 3 lata napisałem pewnie z 1500 postów w tym czasie, czy coś koło tego, ani razu nie powiedziałem, która partia opozycyjna jest lepsza, która gorsza, tak? Gdy jakieś partie robią coś, co uważam za jakichś drobnych błędów, tam może nie wytykam, bo rzeczywiście piszę jednak o PiS-ie trochę o Konfederacji. Natomiast gdy popełniają jakieś spektakularne błędy, jakim według mnie jest na przykład wciągnięcie Romana Giertycha na listy tam wczoraj czy przedwczoraj, to o tym jak najbardziej piszę, tak? I jakby celowo w ogóle nie biorę udziału w tej wojnie na opozycji. Tak? Ja każdemu zostawiam. W ogóle nie chcę w tym brać udziału, po pierwsze to jest bagno, po drugie jest tego dużo w internecie, każdy jak chce się pokłócić pomiędzy PO, Lewicą, Hołownią, PSL-em, jeszcze kimś innym, to tego znajdzie w internecie mnóstwo. A po trzecie... Jesteś idealny, bo nam potrzebna jest zgoda narodowa na tej, na po naszej stronie, więc... Ja wiem. Wystarczą wysokokalorycznego, dobrego paliwa. Tak, super. Ja jakby, wiesz, mam swoje zdania i mam swoje poglądy i oczywiście jednych polityków opozycji i polityczki lubię bardziej, drugich mniej, niektórych nie znoszę, tak? Jednych uważam za lepszych jakby kandydatów do sprawowania funkcji państwowych, a innych nie. Natomiast celowo o tym nie piszę, tak? Ale to, znaczy nie piszę o tym, o porównywaniu ich między sobą, tak? Zawsze gdy piszę, że mamy do wyboru PiS albo antyPiS, to mówię, że niezależnie od tego, na kogo z antyPiSu, z kim sympatyzujesz najbardziej, czy z PSL-em, czy z partią Razem, to nieważne, bo to jest tak 10 razy lepszy wybór od PiS-u, tak? I bo jeżeli PiS będzie rządził dalej, i jeżeli dojdzie do tej trzeciej kadencji, a jest to bardzo możliwe, a jeszcze w koalicji z Konfederacją to już w ogóle będzie zabawnie, znaczy ponuro zabawnie, jeżeli PiS będzie rządził dalej, to nie będzie w ogóle miejsca na debatę publiczną, nie? W sensie w ogóle, to trzeba sobie uświadomić, że tego miejsca już trochę nie ma, nie? Na przykład powiem ci taki ciekawy przykład anegdotyczny. Gdy był ten marsz w czerwcu, ja sobie na niego poszedłem i spotkałem później takiego mojego przyjaciela, który przyszedł z córką w wieku, ona ma 18 lat chyba teraz. No i tam sobie gadaliśmy, jak tam było, że dużo ludzi, fajnie. No i ta córka właśnie na studia teraz za granicę pojechała, taka była trochę poirytowana tym marszem. No i ją pytamy, czemu? I ona powiedziała, że nie było dyskusji, że jej się nie podobało, że tam ci politycy przyszli, tam ten Tusk, ten Wałęsa, ten Trzaskowski, coś tam gadali, ludzie im wiwatowali, a jakby nie było w ogóle miejsca na dyskusję. I ten mój przyjaciel, czyli jej ojciec, powiedział jej tak, słuchaj, ten czas był, tylko oni po prostu nie słuchali. Powiedział jej tak, gdy my chodziliśmy na pierwsze demonstracje, ty miałaś 10 lat. No nie? No bo ma 18. Ona była jeszcze małym dzieciakiem, gdy jej rodzice już chodzili, a to w obronie sądów, a to mediów, a to LGBT, a to praw kobiet. No przecież powodów było 1000, a oni naprawdę rzeczywiście chodzili bardzo aktywnie, tak? I chodzili, i się udzielali, i tak dalej, i tak dalej. Całe jej nastoletnie życie stoi pod znakiem tego, że jej starzy chodzą na demonstracje i nic z tego nie wynika. No nie? Tak naprawdę w Polsce przez te 8 lat demonstracje przyniosły jakiś efekt, nie wiem, 2-3 razy. Czarny protest w 16 roku przyniósł efekt, ewidentnie PiS się tego przestraszył. Według mnie te protesty w 20 roku po wyroku aborcyjnym prawie przyniosły efekt, ale przyniosły jeden bardzo ważny efekt, który jest niedoceniany, mianowicie spadek poparcia dla PiS-u no, o porządne 6-8% punktów procentowych. Tak? No, którego już robili. Tego nie wiem. Dwa lata im zajęło odrobienie, ale odrobili do propozycji. Pamiętaj, że te sondaże, które teraz się dzieją, które teraz są publikowane, przynajmniej niektóre sondażownie obecnie w tej kampanii zdają się przekonywać wyniki, na przykład zdaje się, że CBOS bardzo zawyżał wyniki Konfederacji. Nie, w ogóle nie gadałem w CBOSie. My już rozmawialiśmy o tych sondażach. Okej, ale
Tak, dlatego face to face wygląda inaczej. Ale okay. Wszystkie inne wyniki, wiesz, Polstera i Ibrisu, wyglądają kiepsko. Service, wszystko wygląda słabo. A trzeba brać pod uwagę, że te wyniki sondaży nie pokazują efektu tych zmian w kodeksie wyborczym na przykład. Czyli one jeszcze nie pokazują tego, że będzie te być może kilka tysięcy dodatkowych małych komisji. Jak w komisji jest 200 osób i w ciągu dnia przyjdzie zagłosować powiedzmy połowa, czyli 100, tak? To znaczy, że przez te 10-12 godzin, to znaczy, że naraz w komisji będzie zwykle jedna, dwie osoby i to będzie w gminie, w której PiS ma 70%. Presja, by głosować za PiS-em, będzie bardzo wysoka. A teraz dostajesz jeszcze kartę referendalną. Kto będzie odmawiał ich przyjęcia? No głównie wyborcy opozycji, prawda? No właśnie, więc jesteś w takim małym okręgu 200-osobowym, przychodzisz do komisji, jesteś sama. Siedzi tylko komisja, nikt oprócz ciebie nie głosuje, albo jedna osoba. Dobrze wiesz, że w twojej wsi, no bo 200 osób to raczej na wsi się dzieje, że w twojej wsi PiS dostajesz 60-70%, prawda? I teraz dają ci tą kartę, tą parlamentarną i tą referendalną i masz tej drugiej nie przyjąć. Wszyscy wiedzą, że popierasz opozycję. Tak? To jest taka ukryta presja. Na to zwrócił uwagę inny, jakby mój znajomy bloger, który też zresztą polecam na Facebooku, Piknik na skraju głupoty się nazywa, bardzo polecam. Na skraju głupoty? Tak, Piknik na skraju głupoty. On właśnie na to niedawno zwrócił uwagę, że w tych małych okręgach ta presja jest duża, tak, żeby jakby się postawić PiS-owi, ale w momencie, w którym dostajesz dwie karty i chcesz odmówić tej referendalnej, tak, a będą to robili prawie wyłącznie wyborcy opozycji, nieważne której partii opozycyjnej, po prostu opozycji, no to w takim małym okręgu presja jest taka, że tego nie zrobisz. Oczywiście możesz tam wejść za tą kurtynkę i tą kartę schować do kieszeni, no różne rzeczy możesz zrobić, ale presja jest. Nie, to tak czy inaczej, jeżeli zrobisz, schować do kieszeni, to i tak okaże się, że wziąłeś udział w referendum. To warto powtarzać to za każdym razem. Jeżeli chcemy uwalić referendum, to musimy zaznaczyć w arkuszu wyborczym, że nie wzięliśmy karty do głosowania albo odmawiamy wzięcia karty do głosowania. Ja wiem, natomiast ja tutaj nie mam jeszcze do końca zdania, jakby jaka strategia jest najlepsza, bo według mnie to nie ma wielkiego znaczenia, o tym pisałem kilka dni temu. Nie no, profesor Łętowska wyraźnie o tym powiedziała, że, ja że wiem, każda inna... Ja wiem, co powiedziała, tylko mi chodzi o to, że celem tego referendum nie jest jakby to, jakich my odpowiedzi udzielimy, czy ono będzie ważne, czy nieważne. Nie, jest mobilizacja. Dokładnie, jest mobilizacja. Chodzi o to, żeby tam, nie wiem, 100, 200, 500 tysięcy ludzi, którzy być może sympatyzują z PiS-em, ale nie na tyle, żeby iść do urny, żeby jednak poszło. I to tylko o to chodzi. Sondaże tego jeszcze nie biorą pod uwagę. Przecież to referendum dopiero ogłoszono tak naprawdę kilka dni temu. Te pytania ostateczne, tydzień temu. Kilka dni temu. Ja myślę, że ono już takie, znaczy właśnie, tak naprawdę to ja nie wiem, bo ja jestem wciąż w bańce informacyjnej, ograniczona się mediami, jeżeli nie oglądam TVP. I ja jakby jeszcze dzięki ludziom, którzy opowiadali o drugiej stronie, to miałam trochę pojęcie o tym, co jakby, co napędza drugą stronę, czyli wyborców PiS-u i Konfederacji. Teraz już w ogóle tego nie. Ale poczekaj, bo jakby mija pół godziny, rozmawiamy o tobie, o twoich poglądach i to jest ten moment, kiedy ja powinnam zapytać ciebie o książkę. I o tym, i o to, Znak to jest bardzo poważna firma, to jest bardzo poważne wydawnictwo, które nie wydaje książek beletrystycznych. Ona wydaje książki, które mają zostać w naszych półkach przez wiele, wiele lat i mają służyć jako trochę dokument swoich czasów. Jeżeli Znak uwierzył, że doniesienie z Putinowskiej Polski, czyli książka, która nazywa się Reżim, za chwilę pewnie poprosimy Marcina, żeby pokazał okładkę tej książki, Reżim, jest warta tego, żeby zostać w naszych półkach przez wiele, wiele lat, no to znaczy, że treści w niej są nie tylko niebanalne, ale czy niebanalne, co to za banalne słowo. Treści w niej są po prostu ważne. Po pierwsze powiedz mi, czy można już ją kupić? W przedsprzedaży można, natomiast premiera oficjalna w Empikach i w innych księgarniach będzie dopiero 27 września. Obecnie książka się drukuje, jest w drukarni. Ja myślę, że będziemy opowiadać o fragmentach tej książki w inny sposób i być może Państwo, tak, będziemy Państwa zachęcać do tego, żebyście tego posłuchali, ale najpierw chciałabym, znaczy może nie najpierw, tylko chciałabym, żebyś opowiedział o tym, z czego składa się książka, jakie są jej ulubione w tym momencie. Może najpierw powiem, jaki był główny cel, dobra? No więc główny cel był taki, żeby zebrać to, co przez te 8 lat miało miejsce i co, o czym trochę zapomnieliśmy, bo część z tych rzeczy już, wiesz, miała miejsce na samym początku tej tak zwanej dobrej zmiany, albo jak ja mówię, rewolucji wstawania z kolan, czyli no 7-8 lat temu. Młodzi ludzie szczególnie, którzy teraz mają na przykład 20 lat, mieli wtedy 12, siłą rzeczy tego nie pamiętają. Część nam się zatarła, część została przykryta przez taki chaos informacyjny, który PiS
celowo sieje, co jest nawiasem mówiąc techniką bardzo podobną do tej, którą stosuje Kreml, tak? I różne inne reżimy autorytarne od Węgier po Białoruś czy po Turcję. Więc ja to tak się postarałem zebrać do kupy, by pokazać, że jakby my trochę siedzimy w takiej bieżączce, tak, że ten czy ów pisowiec, tam jakiś traktor za 1,5 miliona dostał, czy któryś tam sobie wypłacił sam pieniądze, 50 tysięcy albo 100 tysięcy. To są oczywiście skandaliczne zachowania i należy to ścigać tak naprawdę i rozliczać, ale jak spojrzymy, zrobimy 2-3 kroki w tył, nie będziemy patrzyli na te wydarzenia, takie newsy dnia czy tygodnia, tylko spojrzymy z tej perspektywy 2 kadencji, 8 lat, to zobaczymy, że po pierwsze, w Polsce dokonała się może jeszcze niepełna, ale zaawansowana dosyć rewolucja ustrojowa. Tak? Wybory już nie są uczciwe, bo nie są. Nie? Jak mogą być uczciwe, jeżeli partia rządząca szpieguje sztab opozycji, jeżeli dosypuje sobie praktycznie nieskończone środki na kampanię? Chyba dzisiaj rano, czy wczoraj wieczorem czytałem jakiś artykuł o tym, ile kosztują te pikniki 800+. No to te pikniki kosztują 12 milionów złotych, podczas gdy PiS i Platforma mają mniej więcej budżety po 30 milionów. Same pikniki 800+, tak? PiS sobie dołożył mniej więcej 1/3 budżetu kampanii, ponad 1/3, tak? A przecież wiemy dobrze, że... I to nie wszystko, to wiesz. To jest tylko jedno źródło. Dobrze wiemy, że Orlen teraz zaniża ceny paliw, które wcześniej zawyżał, żeby zrobić dobrze wyborcom. Dobrze wiemy, że prezesi i menedżerowie spółek Skarbu Państwa wpłacają swoje pieniądze. No, mają do tego prawo, są obywatelami, ale jednak wpłacają tylko PiS-owi i PiS już w ten sposób miliony dostał. Więc wybory nie są, żeby podsumować, wybory nie są już uczciwe. Nie są fałszowane też, żeby to było jasne, przynajmniej nic o tym nie wiemy, tak? Ale nie są uczciwe. Tak? Stolik już jest przechylony i to mocno. Tak? Teraz się okazuje, że mamy jeszcze to referendum, mamy nowy kodeks wyborczy, który, o czym zbyt mało się mówi w polskiej przestrzeni publicznej, prawdopodobnie może doprowadzić do paraliżu komisji za granicą, która głosuje głównie na opozycję. Ten paraliż może doprowadzić do zmiany jednego albo może i dwóch krzesełek w Sejmie, bo te głosy idą do Warszawy, prawda? Jest 20 mandatów, a zmiana jednego, dwóch mandatów może tutaj decydować o tym, kto będzie rządził. Nie? Więc wybory już nie są uczciwe. Po drugie, że wiele takich bezpieczników ustrojowych, takich instytucji, które mają stać na straży ustroju demokratycznego, już zostało w różnym stopniu zniszczone. No i mamy Trybunał Konstytucyjny. Na samym początku. Na samym początku. Ja to w książce podkreślam. Ja w książce kilka razy podkreślam, że zobacz, PiS doszedł do władzy w listopadzie 15 roku. Pierwszy 500+ wypłacono bodajże w czerwcu 16 roku, czyli było tam te 7 miesięcy. W ciągu tych 7 miesięcy praktycznie zarżnięto Trybunał Konstytucyjny, TVP, przejęto prokuraturę i Ziobro zaczął w niej robić niespotykaną nigdy wcześniej czystkę. To w sensie nie dajmy sobie komukolwiek mówić, że każdy rząd przychodzi i robi to samo. Nie. Ziobro wywalił w 1,5 roku 40% prokuratorów. Wywalił lub awansował. To są wyliczenia chyba tej fundacji, nie fundacji, przepraszam, tylko tego stowarzyszenia prokuratorów, już nie pamiętam teraz, którego. Lex Superomnia. Chyba Lex Superomnia, tak. W 1,5 roku 40% prokuratorów w Polsce zostało albo zdegradowanych, albo awansowanych za lojalność lub jej brak. Prawda? To się nigdy wcześniej nie stało. Więc to jest w ogóle rzecz pomijana. My już to traktujemy jako taką oczywistość. Mówimy, że no oczywiście prokuratura Ziobry znowu coś ułożyła, a 5 minut później sami mówimy, jak to jest, że w normalnym kraju, tak lubimy mówić, prawda, ta czy owa afera już by dawno zdmuchnęła taki rząd, a u nas tych afer jest 100, 500, 1000 i się nic nie dzieje. No, jednym z powodów głównych według mnie jest to, że te afery nie mają ciągu dalszego. Prawda? No udowadniamy, że ktoś zdefraudował milion złotych. To też, to za chwilę powiem, wiesz, ale zobacz, udowadniamy, że ktoś zdefraudował milion złotych, czyli tak jak na przykład posłowie Szczerba i Joński, tak, które robią świetną robotę, tam posłanki z Lewicy też czasem tak robią, przychodzą z tymi interwencjami poselskimi do jakiejś instytucji, tak jak do NCBR-u kilka miesięcy temu, albo do Ministerstwa Edukacji, no i się okazuje, że tam 100 milionów czy 30 milionów po prostu dano swojakom, no tak naprawdę, to jest defraudacja, to jest kradzież publicznych środków, nazywajmy rzeczy po imieniu. Okazuje się to, no i co? Opozycja składa, różni posłowie, posłanki opozycji składają do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i to jest koniec. To jest koniec. Ta prokuratura mówi, że się tym zajmie, za pół roku po cichu to umarza i to jest koniec. I my potem sobie zadajemy pytanie, no jak to jest, że się nic nie dzieje? No nic się nie dzieje, bo zostało to ukręcone. A zostało to ukręcone, bo... Ktoś zrobił plan, tak. Oni mieli wiele lat na to, żeby sporządzić plan działań. Oczywiście. Oj, słuchaj, w ogóle pierwszy rozdział mojej książki cały jest o tym, że to się dało przewidzieć i o tym, co my wiedzieliśmy przed 2015 rokiem.
Ja w ogóle pozwoliłem sobie za zgodą autora zrobić taką paralelę między moją książką a książką napisaną w 2015 roku przez Jacka Rachtana i Krzysztofa Łozińskiego, późniejszego lidera KOD-u. Tak? Oni napisali taką małą książeczkę, którą wydali w lokalnym wydawnictwie i ona zupełnym przypadkiem wtedy wpadła w ręce. Tak? Nazwali ją Raport Gęgaczy. I oni generalnie wydali ją tuż przed wyborami w 2015 roku i ostrzegali, co PiS może chcieć zrobić, jeżeli wygra, opierając się tylko na tym, co wiedzieli już o PiSie wtedy, 8 lat temu. Czyli co wiedzieli o PiSie po pierwsze... Jeszcze przed wyborami. Tak, po pierwszych tych ledwie dwuletnich rządach PiSu i po 8 latach w opozycji. No i słuchaj, znaczna część tego, przed czym ostrzegali się, stała. Tak? PiS zapowiadał już 15 lat temu, że Trybunał Konstytucyjny stoi mu na przeszkodzie do władzy. Mówił, że zrobi z nim porządek, to Kaczyński mówił wprost gdzieś tam w 2006-2007 roku. W 2010 roku na przykład PiS zaproponował własny projekt konstytucji, który de facto wprowadziłby dyktaturę, gdzie prezydent miałby władzę absolutną. To było dosłownie miesiąc przed Smoleńskiem, więc oczywiście liczono na to, że Lech Kaczyński wygra drugą kadencję i że no, gdyby taki projekt wszedł w życie, co było od początku na szczęście mało możliwe, ale gdyby wszedł, to Lech Kaczyński byłby de facto dyktatorem. Oni to wprost wrzucili, to wisi ciągle w internecie ten projekt tej konstytucji. To było 13 lat temu. Tak? Przed 2015 rokiem wiedzieliśmy, że PiS na przykład no już wtedy przez 5 lat kłamał na temat Smoleńska. Przepraszam, to nie jest zwykłe kłamstwo. Mówić, że premier zamordował prezydenta, okay, to jest zarzut z najwyższej półki. Okay? W szczytowym momencie w to wierzyła 1/3 Polaków. To jest 12-13 milionów ludzi wierzyło, że Polską rządzi facet, który do spółki z zagranicznym dyktatorem, no bandytą, jeszcze może wtedy nie wiedzieliśmy, że jest aż takim ludobójcą jak dziś, bo nie wszyscy to Czeczenie pamiętali i tak dalej, ale wszyscy wiedzieli, że to jest krwawy dyktator, że nasz premier do spółki z takim krwawym dyktatorem, no co, zamordował prezydenta? W to wierzyło 12. Tak, pamiętam to straszne zdjęcie, w ogóle to straszne zdjęcie, które było na okładce bodajże do rzeczy. Tuska z Putinem, którzy po lądzie samolotu witają się i chodzi o to, że o tym trzeba trochę inaczej myśleć, bo nie możemy myśleć tylko w kategorii takiej starej, używając takich starych zwrotów jak kłamstwo. Musimy też pamiętać, to była operacja dezinformacyjna, to jest troszkę co innego, bo polityk kłamie, gdy tam, wiesz, wziął łapówkę i mówi, że nie. No to jest zwykłe takie kłamstwo, prawda? No bo się nie chce przyznać, bo oczywiście, że się nie chce przyznać, nikt się nie chce przyznać, tak? Albo tam, nie wiem, coś nakłamał w tym oświadczeniu majątkowym. To była operacja dezinformacyjna, jedna z wielu. Drugą była Polska w ruinie, prawda? Można różne rzeczy mówić o tamtych rządach PO i PSL-u, no ale oni mówili wprost na przykład, że nie ma w Polsce przemysłu, no był, tak? Oni tam mówili, że w ogóle tysiące zakładów pracy Tusk specjalnie zamyka, sprzedaje, no to nie miało miejsca. Tak? Nikt nie sprzedawał Niemcom lasów, nikt nie sprzedawał Niemcom ziemi. Oni nawet w pewnym momencie mówili, że Niemcy będą chcieli nam zabierać chyba rzeki czy jeziora, już nie pamiętam, no jakieś idiotyzmy. No, w tej chwili mówią o tym, że Żydzi będą chcieli nam zabierać właśnie domy, pola i lasa, jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy, by się wykupić, to po prostu zrobią tutaj małe państwo żydowskie. Oczywiście. Czekaj, bo jeszcze to nie koniec. Zobacz, w 2015 roku była gigantyczna kampania informacyjna dotycząca uchodźców, prawda? Prawda? Pamiętasz? Polska miała przyjąć... Ale ona się dzieje, znaczy w ogóle kolejna odsłona jest teraz, nie? Przecież tak, wszystkie te filmiki Błaszczaka wzdłuż muru, które pokazują o tym, jakim jesteśmy niebezpieczeństwi, ale uwaga, uwaga, my was ochronimy, mają powodować właśnie te dwie rzeczy. Po pierwsze budzenie strachu, budzenie lęku przed uchodźcami, a z drugiej strony budzenie poczucia pewności, że Błaszczak nas obroni. W rezultacie, jak czytałam ostatnie sondaże, bo ja bardzo lubię sondaże, to okazało się, że poziom zagrożenia mniej więcej obu grup, czyli tej grupy, która głosuje na PiS i tej grupy, która głosuje na opozycję, jest taki sam, poczucie zagrożenia, ale poczucie pewności, że zostaniemy obronieni jest wyższe w tej grupie pisowskiej, a my z tym lękiem zostajemy. My po tej stronie opozycyjnej. To jest w ogóle szaleństwo, bo oni ten lęk budzili w nas. Tyle razy mówili o tym, że nie obawiajcie się, jesteście bezpieczni, nie obawiajcie się, jesteśmy bezpieczni, że ludzie, którzy w ogóle żyli w normalnym poczuciu, w normalnym kraju, na normalnych ulicach, zaczęli mówić, oj, skoro tyle mówią o tym bezpieczeństwie, to pewnie go nie ma. No, ale zobacz, ty mówisz teraz o tym, co się dzieje teraz, a ja cały czas mówię przed 2015 rokiem, to już było wiadomo. Jakby główne przesłanie mojej książki jest tak naprawdę takie, że najpierw
pokazują, że to się dało przewidzieć. Tak? Jakby to było wiadomo, większość dowodów leżała na wierzchu. Tak? Wiedzieliśmy, co PiS robił w ciągu swoich 2-letnich rządów. Wiedzieliśmy, w jaki sposób kłamał, szczególnie w kampanii 14-15 roku. Tak? O uchodźcach, o Smoleńsku, o wyprzedaży lasów. Tak? No, było tych tematów co najmniej kilka. O tam Polska w ruinie i tak dalej, i tak dalej. Później opisuje, co się przez te 8 lat stało, że te bezpieczniki ustrojowe po kolei demontowane. I to tak jak powiedziałaś, w pierwszych miesiącach prokuratura, Trybunał Konstytucyjny to zaatakowali w pierwszym tygodniu. Tak, to ostatnie dni listopada, początek grudnia, to było naprawdę 2 tygodnie po tym, jak się Sejm ukonstytuował nowy. TVP i to, potem... jedyny razem po prostu miało, jedyny razem miały tyle refleksu, żeby pójść z rzutnikiem na... Tak, TVP przejęto chyba na przełomie grudnia i stycznia, jeśli dobrze pamiętam. Prokuraturę tutaj poczekali, aż się skończy kadencja Seremeta i to zaczęło się dziać w marcu, kwietniu. W międzyczasie, o czym pewnie dzisiaj już naprawdę nikt nie pamięta, zaczęli dawać gigantyczne uprawnienia służbom. Tak? I to było kilka ustaw mniej więcej od stycznia do lipca 16 roku, czyli znowu nawet roku nie rządzili. I to wszystko się stało, albo większość tego miała miejsce, zanim wypłacono pierwsze 500+ w ogóle. Tak? Teraz minął rok 16, tak? Dokończyło się dzieło przejęcia Trybunału Konstytucyjnego pod koniec 16 roku. Julia Przyłębska kompletnie nielegalnie została prezesem, czy tam prezeską Trybunału. W środku nocy, tak, została zaprzysiężona gdzieś przed północą w ogóle prezydenta. Wiesz, co jest najważniejsze? Po prostu nie oddano wystarczającej liczby głosów. Jest wyraźnie powiedziane, ile tych głosów ma być, po prostu tyle nie oddano i tyle. To jest pierwszy raz w historii Trybunału, który gdzieś tam pod koniec lat 80. został stworzony, takie coś się stało. No po prostu no masz zapisane, że tyle a tyle głosów trzeba oddać, tyle nie oddano, ale po prostu jaśnie pan prezes, naczelnik państwa powiedział, że teraz to jest pani prezes Trybunału i ona jest prezesem do dziś. A teraz minęło już 6 lat, kadencja się skończyła i co? I dalej jest. Tak? No przecież to... I dalej jest. Połowa pracowników Trybunału mówi, że skończyła się pani kadencja, połowa mówi, ale wcale się nie skończyła, wcale, że nie. No tak, ale tych, którzy mówią, że jej się skończyła kadencja, ich tam jest chyba 6 osób, 2 też jest nielegalnymi sędziami, bo to są ci dublerzy, tak? No więc jakby, okej, to się już stało, tak? I to się stało 6-7 lat temu, 8 czasem, my już o tym trochę nie pamiętamy, ale to ciągle działa. I na przykład zobacz, oni przejęli ten Trybunał Konstytucyjny. I ty to opisałeś tak. W szczegółach tą ścieżkę, Ada, prawda? Tak, prokuraturę, Sąd Najwyższy, KRS, wiesz, jakby problem polega też na tym, że część PiS jakby oczywiście w pełni świadomie tworzy wokół tych kwestii taką atmosferę takiego chaosu informacyjnego. Nie? Szczególnie gdy to są rzeczy dotyczące prawa, wymiaru sprawiedliwości. Ja też nie jestem prawnikiem, no nie? Więc ja też się w tym czasem gubię. Mi się też zdarzało czytać artykuły na OKO.press, o tych represjach sędziów i musiałem go przeczytać 2 razy, by zrozumieć, co się właściwie stało. Tak? Albo o tych wyrokach Trybunału Europejskiego. Czasem jest to niezrozumiałe, tak? Dla człowieka, który się na tym nie zna, to jest w ogóle czarna magia. I PiS doskonale o tym wiedział. I stwarzał takie wrażenie, że jest chaos, że po prostu jedna strona uważa coś, druga coś, więc takim krakowskim targiem zróbmy po środku, a to po środku to i tak wyjdzie po ich woli, tak? I to się stało 6-7 lat temu. My już o tym trochę zdążyliśmy zapomnieć. Część z nas jest na tyle młoda, że po prostu no, jeszcze się tym wtedy nie zajmowała. Ale to trwa. To ciągle trwa. W tej chwili, gdyby pewnie podliczyć, ile w obiegu z niekonstytucyjnych ustaw, które normalnie byłyby zablokowane przez Trybunał Konstytucyjny, to one być może już idą w setki. Nie wiemy tego. Nie wiemy tego, bo nikt już tego do tego Trybunału nie zgłasza, bo wszyscy wiedzą, że on nie działa. Prawda? Wychodzi kolejna ustawa. No zobaczmy, teraz mamy ustawę o rosyjskiej komisji. Tak? Naprawdę wybitni prawnicy się na jej temat wypowiadali. Na temat tej pierwszej, że łamie konstytucję w 17 miejscach. Potem Druga chyba tam w 9 czy w 10, no nieważne, ale wystarczy w jednym, prawda? Bo nikt tego nawet nie kieruje do Trybunału, bo wszyscy wiedzą, że pomijając, że on już teraz jest sparaliżowany od początku tego roku, nawet gdyby nie był, to Julia by usiadła i by to wyinterpretowała konstytucję tak, żeby się okazało, że jest wszystko w porządku. Ale prawda? Wiesz co, poczekaj, bo właśnie teraz sobie pomyślałam, że ta obstrukcja Trybunału Konstytucyjnego jakby mogłaby przysłużyć, chociaż tak naprawdę nikt poważnie nie traktuje tej komisji, znaczy tej ustawy, bo gdybyśmy, znaczy uchwalano najbardziej niekonstytucyjne ustawy i my wszyscy się podporządkowywaliśmy. Ja pamiętam ten ogromny opór i wrzask, kiedy okazało się, że Wąsik, jeden pan o nazwisku Wąsik, który był urzędnikiem państwowym, pracował w ministerstwie MSWiA,
w środku lata, ponieważ nie było jego zwierzchnika, napisał taką notatkę pod tytułem: a teraz proszę wypieprzać wszystkich uchodźców za koncertinę. To powiedziałem ja, Wąsik. Wysłał to do Straży Granicznej i Straż Graniczna zaczęła wymawiać ludzi. I że naraz okazało się, że notatka urzędnika jest traktowana po prostu jak nowe prawo. Kamano, przecież on jest. On się zna, on jest urzędnikiem. My wszyscy zgłupiliśmy, to znaczy każdy z nas. Czyli masz politbiuro po prostu, gdzie jak zapadnie decyzja, w tym wypadku akurat Wąsika, ale wiadomo, że ostatecznie na górze to jest Kaczyński, na którym z tych szczebli aż do Kaczyńskiego zapada decyzja, piszesz sobie notatkę, piszesz ustawę na kolanie, cześć, jest. Nie? No na tym, na tym polega ta cała praworządność. Ja dobrze pamiętam w 16 roku, gdy moi znajomi, niektórzy na szczęście, ale wiesz, ludzie teoretycznie, wiesz, wykształceni, klasa średnia, warszawka i tak dalej, nie, a nawet klasa wyższa jeden, tak, autentycznie mi zadawali pytanie, po co mi Trybunał Konstytucyjny? I ja się aż za głowę łapałem i mu tłumaczę: chłopie, Trybunał jest po to, żeby rząd nie wprowadził prawa, że ludzie o twoim nazwisku od dzisiaj opłacą 2 razy wyższy podatek, na przykład, no nie? Albo że na przykład nie masz dzieci, to płacisz większy podatek, prawda? No, możliwości są właściwie nieskończone, no tylko konstytucja i jeszcze jakieś tam prawo międzynarodowe, na które PiS się ogólnie i tak nie ogląda, tylko konstytucja właściwie gwarantuje ci jakieś takie podstawowe no, prawa, wolności. Tak? Ale słuchaj, ale on ma rację, znaczy w ogóle dobrze, że ludzie zaczynają o to pytać, bo przecież Trybunał Konstytucyjny, jestem pewna, że 90% warszawiaków nawet nie wiedziało, gdzie jest ten Trybunał Konstytucyjny. Zgoda. A to już po co nam Trybunał Konstytucyjny, w ogóle my zaczęliśmy mieć tą świadomość, ale jednocześnie zaczęliśmy wykonywać wszystkie te polecenia, to było straszne. Dokładnie, w momencie, gdy to się... Przepraszam, no mów. Nie, no dobra, w momencie, kiedy to się zaczęło i kompletnie bezprawne polecenia zostały kierowane do różnych służb, to służby je wykonywały. Jedyną, znaczy, wiesz, wykonywali to lekarze na przykład, którzy przestawali robić aborcje. Wykonywali, kiedy okazało się, że Trybunał oddalił jedną przesłankę i oni przestali robić wszystkie aborcje. W ogóle tak, wcześniej też nie specjalnie robili, ale to już jest w ogóle. I tak było też właśnie z takimi rzeczami, o których przykładem ten Wąsik, że wystarczyło po prostu ustne polecenie kogoś do kogoś, które łamie zasady służby publicznej. I ten człowiek, ten urzędnik publiczny to wykonywał. Dlaczego wykonywał? I to też opisał. I dlatego, że urzędnicy KNF-u, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, którzy na samym początku zobaczyli przekręt skoków, zostali wepchnięci do Małomieski i wywiezieni też do Szczecina pobić. No tak, ale słuchaj, no to są właśnie... Państwowi, którzy mają swoją własną przysięgę, tak jak sędziowie, i którzy rekrutują się spośród ludzi o najbardziej nieskazitelnym charakterze, najsilniejszym kręgosłupie moralnym i najlepszym wykształceniu. Absolutna elita. Kto z nas płacze za utraceniem służby publicznej, urzędników służby publicznej? Właśnie, My też nie wiemy o tym, czego nie służymy. No właśnie chciałem powiedzieć, to jest też jedna z pierwszych rzeczy, jakie PiS zrobił gdzieś tam na początku 16 roku, tak, że praktycznie zlikwidował konkursy na stanowiska urzędnicze i to otworzyło drogę do obsadzania praktycznie dowolnego urzędu w Polsce, praktycznie kimkolwiek. I jakby, widzisz, ja to tak opisuję, akurat temu poświęciłem być może trochę za mało miejsca, też byłem ograniczony, bo jakby już ogrom tego materiału jest tak wielki. I tak kilku tematów. Powiem może tak, jako anegdotę. Ja dostałem w umowie, ile mam napisać. Nie wiem, jak do tego doszło, źle liczyłem znaki w trakcie pisania, wysłałem połowę więcej. Okej? Okay? I dopiero wtedy się przy wysyłaniu okazało, że ja miałem wysłać około 300 stron, a wysłałem 450. I zaczęliśmy ciąć. Kilka tematów wyrzuciliśmy, chyba ze 3 podrozdziały, potem troszkę tam poobcinaliśmy, no i takim krakowskim targiem wyszło te 380. Natomiast ja i tak kilka tematów nawet w tej dłuższej wersji przed obcięciem nie poruszyłem, bo zabrakło miejsca. O roli Kościoła, o roli Rydzyka, o tym, co Gliński robi w kulturze, zabrakło. Nie zajmowałem się praktycznie w ogóle zwykłą korupcją. Tak, nie zajmowałem się do tego zawodu. Nie ma Kościoła i nie ma Rydzyka, dlatego że sporo osób pisze o Kościele i Rydzyku, jakby źródła są dostępne. Zresztą być może kolejne spotkanie będziemy z kimś właśnie spośród tych źródeł. A o czym piszesz? No więc tak, piszę o tym, jak te wszystkie bezpieczniki ustrojowe były demontowane i że jest to bardzo, bardzo podobne do tego, w jaki sposób to się działo na początku różnych rządów autorytarnych w innych krajach, na przykład w Rosji. Tak? Oczywiście, żeby było jasne, bo to czasem muszę przypominać u siebie na blogu,
ja nie twierdzę, że Polska to jest putinowska Rosja i to pisałem też przed wojną, żeby było jasne, przed tymi wszystkimi zbrodniami wojennymi. U nas się nie morduje opozycjonistów, prawda, nie ma gułagów i tak dalej, a oni ciągle są. Ale nie mamy... Ale ludzie giną. No okej, że na przykład Adamowicz, tak? Okej, okay. Natomiast no, to nie było zlecone przez rząd, tak? Możemy powiedzieć, że zainspirowany propagandą, to jest jednak różnica. O ile wiemy, to nie jest tak, że ktoś wydał rozkaz, żeby tylko dźgnął nożem. Natomiast nie ma u nas takich morderstw jak Anny Politkowskiej czy Borysa Niemcowa. To jest jasne. Nie zmusza się u nas opozycjonistów do emigracji. To jest wszystko prawda, ale wiele mechanizmów sprawowania władzy, rozumowania o tym, jak wygląda stosunek władzy do człowieka, do obywatela i w ogóle taki szeroki mindset, taki sposób myślenia o tym, czym jest państwo i władza, jest bardzo podobne. To jest wszystko w wersji bardziej softowej, bo Polska to nie Rosja, my jakieś tam tradycje demokratyczne mamy, jesteśmy w tej Unii, jesteśmy w tym NATO, mamy te wolne media, które nie jest tak łatwo je zarżnąć, prawda? Trochę się już przyzwyczailiśmy jednak do pewnych standardów, Przepraszam, Adam. Słuchajcie, bo to jest właśnie to, o czym Adam mówił, są wolne media, które funkcjonują tylko wtedy, kiedy za nie płacimy. Naprawdę, wybierzcie sobie jedno, jeżeli was stać, to dwa, jakiekolwiek medium, do którego będziecie wysyłać pieniądze co miesiąc. To nie muszą być duże kwoty, ale ustawcie sobie takie zlecenie w swoich własnych bankach, bo to nie jest tak, że... Jakby bez tego się nie obędzie. Nie da się po 8 latach wciąż robić rzeczy aktywistycznie, tak jak robi się rzeczy aktywistycznie między innymi w Resecie Obywatelskim. Jeżeli uważacie, że nie reset, to wybierzcie sobie jakiekolwiek inne medium, ale płaćcie waszymi pieniędzmi za to, żeby te rzeczy mogły działać, za to, żeby realizator miał na życie, za to, żebyśmy opłacali prąd. My i wszystkie inne gazety, za to, żeby artykuły śledcze były jak najlepszej jakości, aby ludzie mieli czas, żeby się zastanowić nad tym, co piszą, a nie byli zmuszeni do tego, żeby pisać w ciągu dnia dwie lub trzy notatki i to każda jak najbardziej sensacyjna, które niczego nie rozwiązują, ani nie pokazują złożoności świata. Płaćcie za media. Dobra, to już skończyłam apel i dziękuję wszystkim, którzy płacą na Resort Obywatelski. Naprawdę ogromnie wam jesteśmy wszyscy w redakcji. Okej, to ja kontynuuję, dobra? Więc tak, więc pokazuję, że to jest bardzo podobne do procesów, które zachodziły w państwach autorytarnych, że sposób takiego myślenia o państwie też jest dosyć podobny, że na niektórych polach my już jesteśmy państwem autorytarnym, no choćby ta prokuratura. No nie jesteś państwem w pełni demokratycznym, jeżeli władza kontroluje jedyną instytucję, która może jakiegoś aparatczyka władzy no zamknąć w więzieniu po prostu, no, w ogóle skazać, tak? No nie jest tak. No, po prostu to nie jest już jakby, może nie tyle demokracja, to nie jest praworządność. To nie jest jakiś taki standard takiego państwa, takiej uczciwości państwowej. No bo jeżeli dowolny aparatczyk może zostać skazany, mogą być w ogóle postawione jakieś poważne zarzuty, właściwie tylko wtedy, gdy popadnie w niełaskę prezesa, to jest fikcja, prawda? On może kraść miliony, ale dopóki nie powie czegoś głupiego w telewizji, co im zaszkodzi w sondażach, to jest okej. I tak robią. No, mamy wicepremiera, no przepraszam, już teraz nie jest wicepremierem, ale był przez kilka lat, który urządził nielegalne wybory, które kosztowały 200 ileś tam milionów i od 3 lat włos mu z głowy nie spadł. Prawda? Czemu? No bo prokuraturę kontroluje jego kolega z rządu. No to jest patologia. Ale dokładnie tak samo to działa w Turcji. Tak, ty mówisz o tym, że nie ma szansy na zwanie afery Sasina, bo zawsze padnie pytanie, które. To też, tak, bo jakby cały jeden rozdział jest poświęcony u mnie mediom i dezinformacji. I tutaj powiem najpierw może tak jakby jednym zdaniem. To jest pewne uproszczenie, w książce tam to zaznaczam wyraźnie, że to jest uproszczenie, żeby było jasne. Ale jeżeli weźmiemy kremlowską propagandę, tą skierowaną, znaczy tą ona skierowana do Rosjan, ale tą mówiącą o świecie zewnętrznym. Jeżeli wytniemy z niej pierwiastek antyukraiński, antyamerykański, no i antypolskie, bo tam oczywiście też cały czas mówią, że Polska tutaj nie wiadomo co robi, jakieś imperium Jagiellonów odbudowuje, to co nam zostanie, to będzie właściwie propaganda TVP. Oni o Zachodzie mówią niemal to samo, tak? Opisałem to w książce w taki specyficzny dla mnie sposób, który myślę, że wszystkim, którzy czytają mojego bloga, się na pewno spodoba, bo pewnie się niektórzy domyślą od razu, o co chodzi, natomiast to jest praktycznie to samo, tak? Rozmawiałem nawet z na przykład z Wacławem Radziwinowiczem, to był wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Moskwie, który został chyba w 15 czy 16 roku wydalony z Rosji za to, co pisał, który napisał kilka książek o Rosji. I on powiedział, że gdy po tych latach mieszkania w Rosji, gdzie do Polski tylko przyjeżdżał, tak,
gdy go w końcu, jak właśnie deportowano, przyjechał do Polski, usiadł, włączył TVP. Jego pierwszą myślą było, dlaczego rosyjska telewizja mówi do mnie po polsku. Bo oni mówili prawie to samo, w bardzo podobny sposób. Tak? Tak, on tak dosyć paradoksalnie twierdzi, że rosyjska telewizja przynajmniej wtedy, te kilka lat temu, stała na wyższym poziomie technicznym, że oni lepiej kontrolowali głos, dykcję i tak dalej, tak? Natomiast niezależnie od tego, zobacz, Putin twierdzi, że cały Zachód jest zły, zdegenerowany, upada, lewacki, jakieś straszne rewolucje seksualne, jakieś gangi muzułmańskich gejów mordują starych ludzi na ulicach. PiS mówi to samo, prawda? A ziobryści to już w ogóle, prawda? A teraz jeszcze Konfederacja. Jeszcze masz, bardziej. Masz też szkołę Rydzyka, szkołę medialną pana profesora Tadeusza Rydzyka, która po dwóch latach kształcenia wypuszcza do TVP takie 21-22-letnie dzieciaki. No, Ordo Iuris też na swojej uczelni. Ordo Iuris też ma. Nie, ale Ordo Iuris ma tych ludzi 15 na krzyż naprawdę w tym. To prawda. Na szczęście, tak? I na szczęście ten projekt nie wypalił tak, jak chciał, tak jak chcieli. I mam nadzieję, że takkolwiek okropnie to brzmi, że ograniczą się tylko do dojenia publicznych pieniędzy, a nie będą przynajmniej zalewali nas absolwentami, wiesz, setkami absolwentów rocznie. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o techniki dezinformacyjne, to jest bardzo podobne. Tak? U nas jeszcze nie ma takiego imperializmu, tak? No bo Polska nigdy nie była takim prawdziwym imperium, z prawdziwego zdarzenia, no a Rosja była, no więc u nich jest ten imperializm, oni tam... Ale mamy chwała Wielkiej Polsce i chwała Wielkiej Polsce brzmi przy każdym... Tak, nie ma... U nas jeszcze, wiadomo, to jest wszystko troszkę łagodniejsze, u nas się nie popiera tak wprost przemocy. No, w rosyjskiej telewizji, szczególnie od wybuchu wojny, to non-stop się mówi o bombardowaniu nuklearnym Berlina, Warszawy, Londynu, Waszyngtonu i tak dalej. No, u nas nic takiego się nie dzieje, ale... To, że Europa Zachodnia rzekomo upada, jest jakoś zdegenerowana, że jedyne prawdziwe zachodnie wartości to są tu, to jest dokładnie to samo. No nie? I my się tak samo dajemy ogłupiać jak Rosjanie. I jak Węgrzy, jak Białorusini, tak? Więc to się dzieje, tak? Ja o tym też piszę. Dalej piszę o tym, że to państwo nie tylko mówi tym językiem podobnym, bardzo zbieżnym z Kremlem, nie tylko zaczyna się zmieniać państwo autorytarne, czyli podobne do Rosji lub innych, takich bardziej lajtowych autokracji, ale także, że zaczyna być brutalny wobec obywateli. Tak? No to ty wiesz, bo z tobą rozmawiałem a propos tego, bo ty masz doświadczenie z protestów, tak? Tak, ale chcę ci powiedzieć, Adam, bo to jest na wierzchu już jakiś czas temu, a od tamtego momentu zdarzyła się sytuacja pod ministerstwem NATO. I ja nie mogę z głowy sobie wyjąć tej małej sceny. Być może poproszę Maćka, żeby ją wkleił w tą naszą audycję. To jest scena, w której kilkoro policjantów gnicie kolanami głowę Maćka Piaseckiego, dziennikarza, który filmował protest, stojący protest nastolatków, tam dwudziestolatków, którzy trzymali prześcieradła. To był protest. On go filmował i za to został powalony, duszony i potem ktoś nagrał to, jak policjanci. On cały czas ma na sobie kamizelkę, press i mówi, że jest z pracy. Ktoś krzyczy, w ogóle ktoś, kto tą akcją policyjną dowodzi. Mówi, on jest z prasy, bierzcie go. I ci ludzie gniotą mu głowę kolanami, siadając na nim i gniotąc. Znaczy, no to jest omonowski standard. To jest absolutnie omonowski. To, co z nami robiono w 2017 roku, wyciągając nas za nogi i za ręce, wiesz, z blokad i kładąc na chodnikach, to i tak było w ogóle lajtowe w stosunku do tego, co robiono nastolatkom, którzy robili to samo, co my. Ale teraz to już jest w ogóle jakaś taka jasna cholera. To jest tak, jakby oni mieli filmy instruktażowe z tego OMON-u. Znaczy, wiesz, ja nawet nie stawiam tezy, że to jest inspirowane, bo jakby techniki bycia brutalnym wobec demonstranta są dosyć uniwersalne, prawda? No i oczywiście można sięgać do tradycji polskiej, choćby z PRL-u, tak? Oczywiście niektórzy powiedzą, że tam i za PO, policja na przykład, może pamiętasz, w Warszawie była ta noc, jak oni tam zwali, nocą widelców, gdzie policja tak hurtem i zupełnie bezładnie aresztowała tam 200 osób, bo jakieś tam pseudokibice demolowali coś tam w mieście, czy tam gdzieś szli, zupełnie hurtem łapano przypadkowych ludzi. Ktoś mi o tym opowiadał, tak. Tak, to się zdarzało, to prawda, natomiast teraz to jest po prostu standard, nie? I całe państwo w takiej łagodnej formie, w porównaniu do Rosji łagodnej, ale w porównaniu do tego, co u nas było 8 lat temu, to jest jednak skandal, jest zaangażowane w nękanie tych ludzi. Mam cały rozdział poświęcony tym procesom typu SLAP, tak?
O tym pisała Agnieszka Jędrzejczyk na OKO.press i napisała takie dwa długie raporty na ten temat, a niedługo powinna chyba trzeci opublikować, bo to zwykle pod koniec roku gdzieś robi. O tym, no, są tysiące ludzi w Polsce, tak, którzy za naprawdę bez powodu są nękani procesami. Te procesy trwają czasem po kilka lat. To jest celowo ewidentnie robione. Nagle się dowiadujesz, że zostałeś skazana jakby zaocznie w procesie, no to oczywiście się z tym nie zgadzasz, idziesz i się odwołujesz, no to się zaczyna ten proces na nowo. Mieszkasz powiedzmy w Warszawie, to cię będą do Poznania wysyłali, sobie jeździ, no, tak jak ty jeździłaś przecież do Hajnówki, prawda? Tak, też kilkaset kilometrów, no to sobie jeździ w tej z powrotem. Zawsze dzień wolny z pracy, nie możesz się dziećmi, rodziną zająć, życiem swoim i tak dalej. W końcu taki proces wygrywasz, co się okazuje? Że trzy dni po tym, jak go wygrywasz, jesteś uniewinniona i straciłaś dużo czasu i nerwów. Okazuje się, że tego samego dnia, ty tam trzy lata temu, to jeszcze jeden paragraf złamałaś, nie? Bo znieważyłaś funkcjonariusza, na przykład, no nie? I ci wytaczają nową sprawę. I być może oni też się dowiesz po fakcie, że nagle masz wypłacić grzywnę. Moją najtrudniejszą sprawą to jest sprawa z Wojciechem Sumińskim, który jest żydożercą i który tam wiesz, publikuje absolutnie jakby antysemickie treści, wzbudza w ludziach lęk przed Żydami i mówi o tym, że faktycznie tak naprawdę to całe żydostwo to przyszło po to, żeby zabrać nam ziemię. Generalnie według tych wszystkich wytycznych, które dawała Konfederacja, bo tam kiedyś pamiętam, Cezary tam zrobił taki zestaw, co mówi Konfederacja, co się sprzeda, jak należy mówić i tak by dokładnie to wypełniał Wojciech Sumiński. No ja w tym procesie poległam i mam do zapłacenia 15 tysięcy złotych, też podjęłam decyzję, że tego nie zrobię, że znaczy nie wpłacę mu żadnej złotówki, więc no, będę sprawdzała, jak wygląda życie w zakładzie penitencjarnym. Ale to są takie rzeczy, które właśnie trzeba robić, nie? Ale wiesz, to jakby trzeba mieć na uwadze, że bo ty masz już jakieś spore doświadczenie w protestowaniu, ale trzeba mieć na uwadze, że gdy wybuchły protesty, na przykład po wyroku aborcyjnym 3 lata temu, tak? Na ulicę wyszło mnóstwo ludzi, szczególnie młodych, dla których to było pierwsze wyjście na ulicę. I teraz ci ludzie, którzy często byli wtedy w liceum, mieli po 17-18 lat, ale nawet jak ktoś ma 30, to może się tego bać po prostu, tak? I ci ludzie są często 2-3 lat ciągani po prostu po sądach, nękani. I teraz powiedz mi, jaka jest szansa, że ci ludzie wyjdą na ulicę? Jak oni wiedzą, z czym to grozi. Wiedzą o tym ich rodziny, tak? To jest forma zastraszenia społeczeństwa. I oczywiście to nie jest Rosja, gdzie masowo się łapie ludzi na proteście, jak się zdarzy jakiś protest, i się ich po prostu tłucze w radiowozach. U nas są to incydentalne, pojedyncze wypadki, choć, co jest bardzo ważne, nikt za to nie ponosi odpowiedzialności, żeby to było absolutnie jasne, tak? Ci policjanci, którzy ci... W tej części dyskusji to muszę wziąć jakby udział bardziej aktywnie, bo tak ja byłam świadkiem, czasami byłam opiekunką takiej grupy, która gdzieś tam protestowała albo robiła blokadę jakąś na drodze dojazdowej. I ja też wiem, że oni się bali. I dlatego też myślę o tym, że my stanęliśmy na wysokości zadania, zaopiekowując się tym ludźmi. Nie my, czyli jakby starzy protestujący, tylko adwokaci. To jaką my dostaliśmy wsparcie ze strony warszawskiej izby adwokackiej i wszystkich innych, bo naprawdę w każdym mieście była grupa adwokatów pro bono, która reprezentowała tych ludzi, a numer telefonu do oby pomocy, a potem do szpili w zasadzie miał każdy narysowany na przedramieniu i nikt nie został bez opieki. To jest właśnie, to był ten moment takiego budowania świadomości obywatelskiej, w której nie przegrywasz, kiedy walczysz. To ci zajmuje dużo czasu, jakby jesteś... Kurza cię to, musisz dojechać, tracisz na to pieniądze, ale na końcu nie przegrywasz. Na końcu sąd, który wciąż jest niezależny, mówi, bo zaczęła się ta kontrola, rozproszona kontrola konstytucyjna, o której mówił Paweł Kasprzak parę tygodni temu, czyli sędziowie zaczęli orzekać wprost z konstytucji, czyli mówiąc o prawach do protestu w czasie się różnych przyczynić, a to były właśnie protesty. Więc ja postrzegam ten czas jako czas dumy i dumy, nadziei i jednak wygranej, chociaż wszyscy byliśmy mocno poobijani i straciliśmy czasami dużo pieniędzy, czasami straciliśmy robotę, ale zyskaliśmy jakieś takie my sami i inni uczestnicy takich protestów oraz wydaje mi się, że osoby protestujące zyskali opowieść, pod tytułem protestujesz i nawet jeżeli walisz tej policję, to idziesz do sądu, a sąd mówi stary, miałeś prawo do protestu. To jest zagwarantowane w konstytucji, protestowałeś bezprzemocowo, nie ma szans na to, żeby cię skazać. I
Dzięki temu ja mam wrażenie, że w tym 2017-2018 roku, bo wtedy były te duże protesty, zobaczyły się nawzajem dwie grupy, które się nigdy nie widziały, czyli ludzi na ulicach, którzy nie byli przestępcami, ale jakby walczyli o prawa obywatelskie oraz uwaga sędziów. Sędziów, których nigdy nikt nie widział. Sędzia jak wychodził z sali sądowej i zdejmował togę, to już przestawał być sędzią. Nikt nie widział, że on nie jest. My nigdy nie myśleliśmy o nich jako jakiejś grupy zawodowej, nigdy nie myśleliśmy o etosie sędziego, o sensie jego pracy. I wtedy dopiero zaczęliśmy, ponieważ na początku wyszliśmy do obrony tych sądów, zaczęliśmy widzieć ich po prostu jednostkowo. Nazwiska tych sędziów, wiesz, jak Igora Tulej, jak Piotra Gonciarka, jak Michała Bilewicza, który był naszym sędzią w sędzie rejonowym i też poleciał za stanowisko, został przeniesiony do działu rodzinnego. Każdy z nich czymś zapłacił, ale przeszedł do historii naprawdę, przeszedł, jego nazwisko będzie wypisane złotymi włoskami. I my tym sędziom zyskaliśmy pewność tego, że to, co robimy, jest po prostu słuszne. I nawet pójście do zakładu penitencjarnego też jest słuszne, bo to jest element tego całego procesu. To jest bardzo szlachetne, natomiast nie ma co udawać, że tysięcy ludzi na nie zastraszy. Po prostu. Bo jeżeli ty miałeś takie przejście i uważasz, że wyszłaś z tego silniejsza, bo robisz słuszną rzecz, tak? I dostałaś pomoc, nie każdy dostał też, tak? Ale oczywiście maksymalnie dużo ludzi dostawało. I to też było, tak jak mówisz, 6 lat temu już, prawda? Od tej pory, tak jak zresztą sama powiedziałaś na początku, nie da się 8 lat wszystkiego robić pro bono, tak? Wykruszają się ci ludzie po części, ale teraz zobacz, że ty takie coś przeszłaś i uważasz, że wyszło lepiej, bo robisz coś dobrego, ale... Nie, przede wszystkim wyszło lepiej, dlatego że całe pokolenie, to nowe, to które ma 20 lat i robi protesty, wie, że każdy protest jest legalny. Każda demonstracja niezakazana jest w pełni legalna. I ktoś nie może jej zakazać, nie może znieść ludzi, nie ma do tego prawa, bo nie musimy zgłaszać, ja wiem, że to jest jakaś edukacyjna tych naszych spotkań, że każdy, kto stanie na ulicy w proteście, ma prawo to zrobić i nie łamie prawa. Mimo wszystko wiesz, że wychodząc na ulicę możesz po prostu dostać pałką po głowie. No ale wtedy też wiesz, że masz odczytać plakietkę policjanta, który to zrobił. Generalnie, jeżeli policjant chce się legitymować, to ma prawo, ma obowiązek podać ci swoje imię, nazwisko oraz stopień, w taki sposób, żebyś to zrozumiała i usłyszała. No jeżeli tak, tego nie zrobi, to ty nie musisz się jemu legitymować. Więc na ulicy w Warszawie, Boże, ja mam wrażenie, że my naprawdę uczyliśmy się praw, wiesz, uczyliśmy się praw do protestów, które nam się potem przydawały nie tylko nam, bo my trochę zeszliśmy z tego, wyszliśmy z boiska i wszedł młodzieżowy strajk klimatyczny, a potem szedł strajk kobiet, które protestowały w innych sprawach, ale już te drogi były poprzecierane przez te tysiące osób, które wyszły w obronie sądów i stawały właśnie w protestach nie zgłaszanych, ale też nie zakazanych, bo wiesz, czyli dozwolonych w tysiącach miejsc w całej Polsce. I nie dam sobie odebrać tej historii, też nie chciałam, żeby tę historię opowiadano jednak jako historię załamania czy klęski. Bo zyskaliśmy przynajmniej tą wiedzę, że każdy z nas może stanąć, protestować w dowolnej sprawie, w dowolnym miejscu, jeżeli to robi bez przemocy, jakby jest chroniony. Musimy to zgłaszać takie protesty czy demonstracje, musimy zgłaszać policji tylko wtedy, kiedy chcemy, żeby policja była naszymi bodyguardami. Jeżeli chcemy mieć ochronę policji, wtedy piszemy do Urzędu Miasta, sobie nie prosimy o zgodę, tylko mówimy, uwaga, ja tutaj zgłaszam swoje wydarzenie i swoją demonstrację. Ty mówisz o efektach, czyli że ta opresja państwowa, bo to jest państwowa opresja, spowodowała taki przyspieszony kurs edukacji obywatelskiej dla wielu ludzi. Tak? O tym tak naprawdę mówisz. Nie? I to jest prawda. To się stało, to miało miejsce, to jest super, że to się stało. Natomiast nie zmienia to faktu, że to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Prawda? Okay? To prawda. Fajnie, że tysiące ludzi, choć to też jest pewnie kropla w morzu potrzeb, ale fajnie, że tysiące, czy dziesiątki, czy nawet setki tysięcy ludzi, to jest ciągle kilka procent. Okej? Okay? Że się czegoś nauczyły, że się dowiedziały. Oni poczkują, wiesz, oni poczkują. Ja ci wierzę, ja też się trzymam tej nadziei. Słuchaj, ja też się trzymam tej nadziei, ja ci wierzę, ja wiem, ty masz większe doświadczenie tutaj zdecydowanie ode mnie, ale ja tylko zwracam uwagę, że państwo to robi i co więcej, oni się jeszcze nigdy nie cofnęli. Okej? Okay? Bo to tylko eskaluje. Zauważyłaś? To jest w ogóle jeden z takich motywów przewodnich tego, o czym ja piszę i też w książce poniekąd to tak wyartykułowałem, że PiS przez te 8 lat cofnął się dosłownie kilka razy na krzyż. No w 2016 roku na przykład z tym prawem aborcyjnym, ale się pospieszyli,
prawda? 4 lata później już się nie cofnęli, po prostu przeczekali. No nie? Było gorąco, trzeba było prać ludzi na ulicach, trzeba było szczuć na nich w mediach, ale koniec końców, mimo że spadło im poparcie, jakby być może dlatego nie robią z tym nic dalej, już tych ordojulisów aż tak nie słuchają, ale generalnie przeczekali. Nie? Wyrok był w październiku, opublikowano go dopiero w styczniu, nie musieli tego robić. Mogli się cofnąć, ale się nie cofnęli. I tak samo z tym wszystkim. Tak jak sama powiedziałaś, to w jaki sposób was traktowali w 17 roku, to jest nic w porównaniu z tym, co się działo jesienią 20 roku. Ale hej, po jesieni 20 roku jeszcze przyszła granica. A co tam się działo? Nie, znaczy, gdzie długo bronią, że jesień 20 roku też była lajtowa. Że wiesz, te migawki z Placu Powstańców Warszawy to były tylko migawki z jakichś kilku elementów. W kilku miejscach również doszło do takich sytuacji, incydentów, ale na skalę tych protestów to naprawdę policja po prostu, policja musiała mieć, no to zresztą z maili do Dworczyka wynika, że policja postanowiła, że nie będzie interweniować, bo zrobić inaczej, bo te wszystkie osoby, które w razie czego zamkną czy pobiją, to staną się, wiesz, staną się. No tak, ale jednak aresztowano w samej Warszawie setki ludzi, których wywożono celowo na przykład do komisariatów, nawet w Ostrołęce, to jest 150 kilometrów. Zabierano tym ludziom telefony, bardzo wielu pobito, tak? Jest, to pisałem tam historię człowieka, to chyba Newsweek opisywał i jeszcze jakieś inne media, który został po prostu przez godzinę był bity w radiowozie, a potem go na komisariacie przywiązali do stołu na całą noc. I tak sobie siedział. A rano mu przyszedł policjant, powiedział, no dostałeś, nie wiem, czy nie wolno chyba przeklinać, więc zostałeś pobity, możesz to zgłosić, ale przecież i tak nas nie lubisz, więc po co nie zgłaszamy tego. Masowo byli ci ludzie przetrzymywani na komisariatach na przykład niepotrzebnie skuci przez wiele godzin. Odmawiano im jedzenia, tak, picia, wyjścia do toalety, leków, wszystko to jest bezprawne. Interweniowali różni prawnicy, kolektywy typu Szpila właśnie, tak? Nawet ci urzędnicy z tego, przepraszam, jak to się nazywa, Krajowy Mechanizm Zapobiegania Torturom, tak? No wiesz, o którą instytucję chodzi, to chyba podlega pod rzecznika praw obywatelskich. Wtedy jeszcze przy Bodnarze, bo to była taka grupa, która działała, że... I oczywiście te interwencje przynosiły skutek, ja to nic nie umniejszam, natomiast fakt jest taki, że takie traktowanie obywatela przez państwo to jest standard autorytarny. I teraz dalej, nie? Czyli mamy efekty. Czyli zobacz, najpierw mówię o tym, że to się dało przewidzieć, potem mówię o tym, co się stało, czyli tutaj podemontowali te wszystkie bezpieczniki ustrojowe. I widzisz, znowu, do czego prowadzi przejęcie Trybunału Konstytucyjnego? No choćby do tego, tak jak na przykład powiedziałaś o Wąsiku, że byle urzędnik państwowy może napisać notatkę, która jest nagle prawem, prawda? Kto to podjął decyzję? Nie, ja przepraszam, wiesz co, ja na przykład widzę w tym nie w ogóle działalność Trybunału, tylko zniewolony umysł. Wiesz, tak, ale to jest element tego, bo zobacz. Nasze wewnętrzne posłuszeństwo wobec słów urzędnika. To też, ale zobacz, ale oczywiście jakby każdy ustrój się w ogóle opiera na tym, czy ludzie chcą go przestrzegać. Dlatego ten element medialny, dezinformacyjny jest tak bardzo, bardzo ważny. Tak? Rozmawialiśmy chyba o tym kiedyś, więc oczywiście znasz książkę Timothy'ego Snydera 20 lekcji z XX wieku o tyranii, prawda? Okej, okay. Przepraszam, pierwsza albo druga lekcja to jest broń instytucji, chyba druga. Tak? Bo one się nie obronią same. No i wtedy, gdy w 16 roku. Wtedy, gdy w 15-16 roku PiS nas skutecznie zdezinformował, ogłupił, zmanipulował, że wystarczająco wielu i wiele z nas powiedziało, że to nie ma znaczenia, to rok, 2, 3, 5, 7 lat później zbieramy żniwo tego. Tak? No bo jeżeli. Przepraszam, bo cię nie widzę. Ale ja słyszę ciebie, słyszę, za tylko wrócę. Dobra, spoko. Ale mam mówić? Tak, mów. A ja szukam Snydera. Okej, dobra. Więc my kilka lat później zbieramy tego żniwo, tak? To, że państwo może zrobić z obywatelem coś takiego na komisariacie albo na ulicy, to jest absolutnie bezprawne. Zaczyna się od tego, że państwo może bezprawnie na przykład przejąć jedyną instytucję, która stoi tak naprawdę na straży twoich podstawowych praw. Tak? O właśnie, ta książeczka. Tak, bardzo mała, można ją przeczytać naprawdę w jeden wieku. Tak, 20 lat z tego wieku. Polityka ją dystrybuowała. Tak, chyba tak. Zakładka pewnie z 2017 roku. No w każdym razie dalej ja piszę jeszcze coś takiego, to jest bardzo ważne, zatytułowałem rozdział Ofensywa ideologiczna, czyli pokazuję, że to nie jest tylko cynizm, nie? Czyli że bo jakby, to jest takie pytanie, które sobie zadajemy my w tym szeroko pojętym antypisie chyba od początku rządów PiS-u. Czy Kaczyński wierzy w to, co robi, czy to jest takim zimnym cynikiem, to jest tylko dla władzy, tak? Ja nie mam do końca zdania w tej kwestii, to jest jakiś taki, to gdzieś po środku, nie umiem stwierdzić, czego jest więcej. Też pamiętajmy, że Kaczyński dziś to nie jest Kaczyński, 8 lat temu on się też starzeje, tak?
On ma tam 70 chyba 4 lata. A ty nie wierzysz, że on naprawdę chce być emerytowanym zbawcą narodu? Znaczy, nie, ja wierzę, że on ma manię wielkości, obsesję na punkcie władzy. Natomiast. Ale też zbawiania, że on jest w ogóle Chrystusem, który przyjdzie i uleczy grzechy tego świata. To już nie wiem, na pewno ma obsesję na punkcie władzy. I to jest coś, co Kaczyński artykułował w ogóle 30 lat temu, a nawet jeszcze za PRL. Tak? W każdym razie chodzi o co innego. Chodzi o to, że niektóre przynajmniej te kwestie, które wydawałyby się, nazwijmy, światopoglądowymi, Kaczyński rozgrywa cynicznie, ale jednocześnie świadomie lub nie doprowadza do tego, że to państwo rzeczywiście ideologicznie też się zaczyna zbliżać do tego typu państw takich populistyczno-prawicowych, które mają zwykle nie są państwami demokratycznymi. No zobacz, co Czarnek robi w edukacji. Tak? No co Czarnek robi w edukacji? Zobacz, ze wszystkim tym, co wiesz o Ordo Iuris, nie? Zobacz, ile stanowisk państwowych dostali ludzie z Ordo Iuris. A wiesz, ile pieniędzy jeszcze dostali? Nie, no przede wszystkim założyciel Ordo Iuris jest w Sądzie Najwyższym przez jakiś czas, był pełnomocnikiem pełniącym pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tak, wiceminister spraw zagranicznych był z Ordo Iuris. Obecnie pan Jabłoński, no powiedzmy, że nie jest tak stricte z Ordo Iuris, ale tam mniej więcej z tego środowiska pochodzi. Oni dostali, byli w przynajmniej 4 czy 5 ministerstwach bardzo ciepło witani. W Ministerstwie Edukacji, w Ministerstwie Rodziny, ono tam zmieniało nazwy, w Ministerstwie Sprawiedliwości oczywiście, w Ministerstwie Kultury. Tak? Potem zaczęli sobie zakładać swoje fundacje, fundacyjki. Ja niedawno na potrzeby innego projektu, o którym na razie nie mogę więcej powiedzieć, ale generalnie takie podsumowanko zrobiłem. Co najmniej 9 milionów złotych dostali, okej, w ciągu 2-3 lat, no może bardziej 3. Tak? To są sami ludzie Ordo Iuris, tylko zakładają nowe fundacje. Fundacja taka, fundacja owaka, prawda? W zarządzie siedzi właśnie panowie Kwaśniewski, wcześniej jeszcze przed tym skandalem seksualnym pan Zych na przykład, albo pani Pawłowska. I oni tam sobie siedzą i nagle dostają 500 tysięcy dotacji, nie wiadomo za co i na co. I jakby nikt z tego właściwie nie rozlicza, z daleka to pachnie potężną defraudacją. Tak? Ale chodzi o to, że decyzje w tym państwie, które wpływają jak najbardziej na nasze życie. No weźmy choćby tego Czarnka w tej edukacji. Przecież to jest naprawdę niezwykle ważne. Prawda? Mówimy o tym, jak kształceni są młodzi ludzie, którzy za kilkanaście lat będą dorosłymi ludźmi, będą na rynku pracy. I oni ja ci wtrącę przez chwilę, bo ja się z tym zetknęłam. To znaczy zetknęłam się z czymś bardzo, bardzo istotnym. To znaczy 2020 rok, ta jesień, listopad, i wychodzenie ludzi na ulicę, budowanie barykad, śpiewanie Liebać PiS i protesty przeciwko PiS-owi, przeciwko zaostrzeniu ustawy proaborcyjnej. I jest wielka, kolorowa etykieta studentów i studentek Uniwersytetu Medycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ja do nich podchodzę, bo robię dokumentację, komplementuję w ogóle tak, jak się poprzebierali i rozmawiam z pytaniem, jak z ich punktu widzenia to powinno wyglądać. I słyszę, słuchaj, gremialnie, to, że te dzieciaki, które mają wtedy tam 20 lat i które urodziły się tuż przed tym, w 1993 roku zaostrzono prawo aborcyjne, to znaczy zakazano aborcji. Ona była dozwolona tylko w 3 bardzo dokładnie opisanych przypadkach i te dziewczyny mówią, że chcą wrócić do tamtego czegoś, znaczy chcą wrócić do tego zakazu z 3 wyjątkami. I uważają się za bardzo postępowe. I kiedy pytam, która z nich jest ginekologii, to zgłaszają się 2 i okazuje się, że każda z nich będzie chciała podpisać klauzulę sumienia. No. One są wykształcone już przez ten system. I to nie jest system, który został wprowadzony przez 8 lat temu przez PiS. To jest system, który został wprowadzony od początku lat 90. Oczywiście. I tutaj trzeba mieć też na uwadze rolę Kościoła, oczywiście. Tak. Jakby nie jest też przypadkiem, że dziś jakby opinia publiczna jest znacznie bardziej za liberalizacją prawa aborcyjnego niż była te 30 lat temu. Jak 30 lat temu do kościoła chodziło 70% Polaków, a dziś chodzi 27 czy 8 wedle danych kościoła, tak? A młodzi ludzie nie chodzą prawie w ogóle, tak? Na lekcje religii i tak dalej, generalnie uciekają stamtąd. To się będzie zmieniało na szczęście w tym dobrym kierunku, ale to jakby rola kościoła jest nie do przecenienia, znaczy w tym złym znaczeniu oczywiście. Ale okej, ale wracając do tego, co mówiłem, więc chciałem pokazać, że są pewne obszary, tak jak właśnie edukacja, którą pod Czarnkiem niszczyła oczywiście Anna Zalewska, gdzie ewidentnie zniszczenia są dokonywane z powodów ideologicznych. Bo jakby
ani PiS, ani, znaczy może inaczej, nie ma takich twardych, cynicznych powodów, na przykład, prawda, żeby wydać taki badziew jak podręcznik Roszkowskiego. Można zrobić propagandę, ale zrobić ją dobrze, prawda? Można napisać podręcznik, który będzie taki super konserwatywny i w ogóle taki antylewacki, jakkolwiek by oni nie definiowali lewactwa, i taki propisowski, że to w ogóle Kaczyński obalił komunę i tak dalej, ale nie robić tego na tak żenującym poziomie. Morawiecki z tatą przecież. Tak, oczywiście, nie? Z jego prorosyjskim tatą, wiem. No w każdym razie można to było tak zrobić, a jednak wybrano fanatyka religijnego, bo Czarnek jest fanatykiem religijnym, tak? Dano mu Ministerstwo Edukacji, tak? Jednak na koalicjanta się bierze ziobrystów, gdzie tych fanatyków takich ideologicznych, którzy z tym genderem, z tymi LGBT-ami walczą, nie wiadomo jak mocno, się ich trzyma w koalicji, trzymają się pod rączkę z Kościołem, który przecież szczuje jak nie na mniejszości seksualne, to na kobiety, czyli na połowę społeczeństwa. No nie, ale wiesz co, poczekaj, oni to robią nie dlatego, że są jakoś blisko ideologiczni, tylko że liczą. To są ludzie od Excela, a my nie jesteśmy ludźmi od Excela. Zgoda. Byśmy poszli jedną listą i byśmy, kurczę, wygrali te wybory. Zgoda, tego nie jestem pewien, ale nie rozmawiajmy o tym, proszę, okay? Bo tam się utoniemy. Nie? Ale o co mi chodzi? Pokazuje, że jakby ma to też taki aspekt ideologiczny i że pod tym względem my jako takim, to jest takie trochę bardziej ulotne, takim jakby bardziej ulotnym klimacie ideowym też się zbliżamy do tego typu państw, gdzie jest kult siły, religijności, tradycyjnych wartości, nie wiem co to jest, ale wszyscy chcą, prawda? Czy niektórzy, tak? I jakby... Nie wiem, co to są tradycyjne wartości, bo to... Znaczy wiesz, trzeba by się zobaczyć, o które czasy chodzi, te gdzie była pańszczyzna i 90% ludzi z homontem praktycznie na szyi chodziło. A nie, że tej... podróżne ugościć na przykład, wiesz, odziać... Ja kiedyś napisałem taki tekst na ten temat, że paradoks tych tradycyjnych wartości polega na tym, że dzisiejsi konserwatyści te tradycyjne wartości podają na przykład czasy 50 lat temu, a 50 lat temu ówcześni konserwatyści uważali, że już wtedy panuje lewactwo, degrengolada moralna i tak dalej, i mówili, że 50 lat temu, czyli 100 lat temu już od nas to było super i tak dalej, a 100 lat temu wcześniej konserwatyści mówili, że 50 lat wcześniej to było super, bo teraz to już jest lewactwo, dekadencja, upadek i tak dalej. Ja wiem, że ta dyskusja nie dotyczy książki, ale to jest w ogóle trochę ciekawe, bo ja ilekroć myślę o tradycyjnych wartościach, to gdzieś, ponieważ jestem wychowana w tym systemie i nie potrafię myśleć inaczej, to też bym się starała. Myślę po polsku albo myślę, bo jestem wychowana w systemie katolickim, to myślę, że tradycyjne wartości to są wszystkie te nie prawdy wiary, tylko jakiś tak, jakiś zestaw dobrych uczynków, etc. I tam właśnie było faktycznie głodnych nakarmić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, etc. I tak mam wrażenie, że to są te wartości, że ja myślę, że okej, w sytuacji, kiedy jesteś w grupie zupa na granicy i wiesz, i gotujesz czwarty garść zupy z soczewicy w taki sposób, żeby ona mogła zostać zapakowana i za tą granicę. No, pomaganie ludziom w potrzebie to dla mnie jest tradycyjna wartość, ale dla... Ja za takimi wartościami to jestem jak najbardziej. Znaczy dla prawicy polskiej... Tyle, że chyba nie o tym chodzi. Dla prawicy polskiej to jest tradycyjna wartość, ty gotujesz zupę białemu człowiekowi, a nie brązowemu, tak naprawdę o to chodzi, no nie udawajmy, że tam nie chodzi o rasizm. Natomiast wiesz, jakby kultura i polska, i europejska są na tyle szerokie, że naprawdę tradycje można sobie czerpać różne. Prawica na przykład kompletnie przejęła religię. Oni twierdzą, że jak jesteś konserwatystą, tradycjonalistką, jak się odwołujesz do tego korzenia, to musi być korzeń chrześcijański, ale korzeń oświeceniowy ma w Europie 300 lat już. No na litość boską, nie można się odwoływać do tradycji XVIII-wiecznej niereligijnej, nieprawicowej, nie takiej, takiej ciemnawej dosyć, tak? Tylko takiej oświeceniowej bardziej można. To ma 300 lat, to nie jest wymysł ostatnich 10-20 lat. I to było i w Polsce, i w Europie, mimo że my tam byliśmy takim trochę bardziej zaściankiem wschodnim, to u nas też miało miejsce. Chcesz się odwoływać do XIX wieku? Proszę bardzo, czy musisz się koniecznie odwoływać do powstania styczniowego, czy możesz do pozytywizmu? Przecież to się działo niemalże równocześnie, prawda? No tam na przestrzeni paru... Nie, poczekaj, a to są, mam wrażenie, że są do porządku. Pozytywizm jest... Rozumiem, o co ci chodzi, ale chodzi... Mi, działanie społeczne, a... No. Mi chodzi o to, że gdy mówisz, że odwołujesz się do jakiejś tradycji, to masz kilka tradycji do wyboru. Podczas gdy w Polsce ktoś mówi, że się odwołuje do tradycji, to chodzi mu o tradycję katolicką, po prostu. A masz inne, tak? I to nie tylko w Polsce. Znaczy, to... Ja nie mam. Znaczy, nie wiem, jakie ty masz, ale ja nie mam. Ja zostałam, wiesz, wychowana w 90-tych, wybuchło wszystko zostało unieważnione, ale to chodzi o to, że mam wrażenie, że każdy z nas został tak wychowany.
Gdybyśmy się urodzili w Kambodży, to pewnie byśmy byli chowani w innym kulcie, znaczy w innych okolicznościach, w kulcie osób starych, w posłuszeństwie, w łagodności, etc. A ja jestem tą, jakby wiesz, ja jestem tym rocznikiem, który był wychowywany tak standardowo, i potem przyszły te 90, to zawsze wszystko jest nieważne. Jakby normy są zupełnie gdzie indziej, nikt jeszcze nie wie gdzie. I wtedy się wszystko trochę posypało. Wtedy państwo przestało dbać o ludzi w taki sposób, że powiem ci, co masz robić, a... Mi nie chodzi o tak, ty byłeś wychowana. No jest związane z tą... z tematem naszej rozmowy. Ja chciałam, żebyś opowiedział trochę więcej o książce, wiesz, o takich rzeczach, które czytelnik... Okay, właściwie mogę tak domykać, czyli generalnie rzecz biorąc, ja to wszystko opisałem, że to się dało przewidzieć, potem kolejny etap, jak to się dzieje, co oni robią. I tutaj celem tej środkowej, tej głównej części tego jądra tej książki jest to, żeby pokazać nam, tak nas trochę uderzyć. Tak jak powiedziałem na początku, my nie pamiętamy, to było 7-8 lat temu, to zginęło w tym szumie informacyjnym, część z nas była zbyt młoda, prawda? Jakby jak naraz to przeczytasz, tak rozdział po rozdziale, to zrobili z sądami, tak biją ludzi, to robi Czarnek w edukacji, to robi Ordo Iuris, tak? Moim celem było to, żeby cię trochę obudzić, czyli żeby ta książka ci tak jakby z liścia dawała tak co parę stron, żeby się ludzie troszeczkę ocknęli z tej takiej apatii, że się nic nie dzieje, no bo w sumie, no co, słońce wstaje rano, zachodzi wieczorem, chodzę do pracy, dzieci mi rosną, tak? Pies, psem muszę na spacer wyjść i tak dalej. No jednak stało się bardzo dużo. Gdybyśmy powiedzmy w 15 roku, tydzień przed wyborami, gdyby ktoś z nas z dziś mógłby się, znaczy kogoś wtedy przeciągnąć w czasie do dziś, jakby go zahibernować na te 8 lat i obudzić dziś, no to doznałby sporego szoku, co się to dzieje. To bym nie uwierzył, że pozwolisz. Czy gdybyś powiedziała komuś w 15 roku, że polski rząd doprowadzi do zablokowania 160 miliardów złotych unijnych środków, a potencjalnie jeszcze 300 i nic się nie dzieje, nikt by w to nie uwierzył. O właśnie, bo o tym piszesz, prawda? Piszesz no o tak. tym, że nie tylko nic nie w sprawie środków z Funduszu Spójności, ale... Ja piszę o tym, że jakby ostatni rozdział jest poświęcony tak troszeczkę przewrotnie, jest taki, że to nie jest przypadek, znaczy może nie, że to nie jest przypadek, że przypadkowo bądź nie, ale sposób, w jaki Polska się zmienia pod rządami PiS-u i sposób, w jaki PiS traktuje Polskę, Polaków, w jaki sposób prowadzi ze społeczeństwem wojnę informacyjną, bo prowadzi, tak, jest na wiele sposobów podobny do jakby technik kremlowskich i zbieżny z interesami Kremla, choćby przez to, że nas skłóca z Unią Europejską, prawda, umówmy się, Kreml na pewno to cieszy, nawet teraz, jak jest wojna, i że były, jakby to powiedzieć tak w jednym zdaniu ładnie, że były powody, dla których na Kremlu mogli chcieć PiS-u u władzy. Dlatego, jak wiemy, to jest udowodnione na wiele sposobów, Rosjanie maczali palce w aferze taśmowej, która pomogła PiS-owi dojść do władzy. Teraz, żeby zanim ktoś jakby powie, że ale PiS teraz daje czołgi Ukrainie i tak dalej, no tak, to jest 8 czy 10 lat później, to po pierwsze. Ja w ogóle cały podrozdział tą poświęciłem polemice z tym argumentem, który jest zupełnie nietrafiony według mnie. Ale chodzi o to, że Kreml mógł chcieć kogoś takiego jak PiS u władzy, bo wiedział, że to jest gwarancja, po pierwsze, antyzachodniego zwrotu, który miał miejsce, prawda? Po drugie, uznania nas z naszymi partnerami z Zachodu, bo to są nasi partnerzy, czasem interesy są sprzeczne, oczywiście, tak? Natomiast o tym się da rozmawiać, PiS tego nie robi. PiS się tylko kłóci. Właściwie odwrócił się od całej Europy i tylko się fokusuje na Amerykanów. A co jeżeli za rok w Stanach Zjednoczonych prezydentem zostanie znowu jakiś idiota? Być może ten sam, co już był, tak? No nie, nagle będziemy z ręką w nocniku. No i po trzecie, że będzie... No sobie chyba wyliczono, że gdyby Trump został skazany za wszystkie przestępstwa, które w tej chwili, o których jest teraz oskarżony, to siedziałby więcej niż 600 lat. Ja wiem, ale czy będzie to zobaczyć? Ten system też jest strasznie dziurawy przecież, niestety. A co, jeżeli Trump będzie prezydentem? Wszyscy skręcamy w prawo. Co jeżeli Trump znów będzie prezydentem? Czy nie rozwiąże NATO? Jeszcze. Możliwe. No nie wiem, czy by rozwiązał NATO. Według mnie pierwsze, co zrobi, to sprzeda Ukrainę. Jak sprzeda Ukrainę, to Ukraina w jakiejś formie upadnie, zostanie być może państwem kadłubowym, a jak Ukraina zostanie państwem kadłubowym i Rosja, mimo całej tej, nie chcę powiedzieć ofiary, tak, ale wszystkich tych strat, które poniosła, mimo wszystko, cudzysłów, wygra, taka Rosja będzie miała apetyt na zemstę i na więcej. To jest jak najbardziej w naszym interesie, żeby to się nie stało, prawda? Ale kontynuując, że Rosja mogła chcieć PiS-u u władzy, bo PiS u władzy już wcześniej, w latach 5-7,
podejmował różne działania, które jakoś tak zawsze dziwnym przypadkiem wychodziły na korzyść Rosji, tak? Antoni Macierewicz pod egidą Kaczyńskiego, za jego błogosławieństwem, właściwie obok Kaczyńskich jeszcze wtedy, zdemontował polskie służby wojskowe, wywiad i kontrwywiad, właściwie w kilka miesięcy, prawda? I zastąpił je ludźmi zupełnie bez doświadczenia. Umówmy się, takie coś cieszy każdego wroga danego państwa. Pod koniec pierwszych rządów PiS-u ludzie Macierewicza, oto była sprawa nawet w sądzie, wynieśli całą bazę ewidencji operacyjnej tych służb, tych nowych już służb, czyli SKW. Opowiedz o tym. Opowiedz, bo to jest ciekawy rozdział, jeden z ostatnich chyba, tak? Znaczy tak, ogólnie ostatni rozdział poświęcony tym różnym historiom, ale to za chwilkę o tym więcej opowiem, tylko jakby chcę bardziej to jeszcze wymienić, tak? Tam wiceministrem obrony z dostępem do informacji niejawnych został człowiek o dość bliskich relacjach z służbami rosyjskimi, prawda? Nie bezpośrednich, żeby nie było, żeby mnie tutaj nikt nie pozwał, ale dokładnie pisałem, na czym one polegają, z kim się znał, dla kogo pracował, dla kogo pracował ten ktoś, tak? Więc było takich wypadków dużo, tak? Później PiS doszedł do władzy po raz drugi w 15 roku. Pierwsza rzecz, jedna z pierwszych rzeczy, jakie robi Antoni Macierewicz, to włamuje się do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Okej? Okay? Teraz tak. 8 lat temu mówiliśmy tego nie. Macierewicz włamuje się do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Pamiętasz, było nocne włamanie z Misiewiczem, wyłamywali zamki w drzwiach, w jednym pomieszczeniu chyba musieli ścianę taką działową przedziurawić, żeby wejść, nie? Niektórzy czy mówią, pamiętacie Państwo, bo pisały o tym różne serwisy, czy to już tam przykryło, czy to już zostało przykryte? Nic tam nie znaleziono. Ale widzisz, jakby chodzi o to, że raz po raz PiS podejmuje takie działania i tutaj naprawdę w innych partiach, ja tutaj żadnej nie będę bronił, ani nie będę adwokatem nikogo, ale nie ma takich porównywalnych działań u innych. No chyba, że gdzieś tam może w latach 90. to już nie moje czasy, to nie wiem. Natomiast w ciągu ostatnich 20 lat nic takiego nie zrobiło ani PO, ani SLD, ani PSL i tak dalej. Zdarzają się jacyś ludzie o dziwnych powiązaniach, ale nigdy nie było tak, żeby minister obrony narodowej włamał się do jednostki NATO, której celem było zwalczanie rosyjskich wpływów i dezinformacji w Europie Środkowej. I de facto tę instytucję zniszczono. Ona dalej istnieje, ale skadłubowa i właściwie nic nie robi. Nigdy nie było tak, żeby jakiekolwiek państwo ujawniło listę własnych agentów. A Polska to zrobiła. Nigdy nie było tak, żeby minister obrony narodowej z mównicy sejmowej, co Macierewicz zrobił w roku chyba 17, ale to już nie pamiętam, tak z głowy mówię teraz, ujawnił niejawne informacje wojskowe tylko po to, żeby tam, że w ramach takiej rzekomej walki z ruską agenturą, którą Macierewicz widzi wszędzie. Tak? Nigdzie nie było tak, żeby minister obrony narodowej był papieżem religii, tak, smoleńskiej, która, tak jak już powiedziałem wcześniej, twierdzi, że premier zamordował prezydenta, prawda? I to w spisku właśnie z zagranicznym dyktatorem. Nigdy nie było, no w sensie, te wszystkie rzeczy dzieją się tylko z PiS-em, prawda? I teraz my musimy sobie uświadomić, że PiS, który werbalnie jest i zawsze był bardzo antyrosyjski, bo był, tak? Ale PiS jest tak naprawdę przeciwko wszystkim, nie tylko Rosji, jednocześnie po części przynajmniej świadomie prowadzi politykę, która tak długofalowa jest jak najbardziej w interesie Kremla. Na przykład zobacz, zróbmy jeszcze taki wyskok na bok do tej propagandy, co mówiłem, że to jest praktycznie ta sama propaganda antyzachodnia. Wyobraź sobie, zrób taki rollback, wyobraź sobie koniec 15 roku, PiS przyjmuje TVP, prawda? I teraz decydują czysto cynicznie, tak jak każdy dyktator dzieli rządź, prawda, że musimy znaleźć, mamy już to medium, musimy znaleźć wroga i będziemy tego wroga walili dzień i noc, żeby odbiorcom się utrwaliło, prawda? I to będzie jeden z takich filarów naszej władzy, okej? Okay? To nie tylko PiS tak robią wszyscy dyktatorzy gdziekolwiek. I mają to przejęte TVP i zaczynają to robić. Czemu wybrali Unię Europejską, a nie na przykład Rosję? Mogli 24/7. Rosja może się odwinąć. A potem dlatego, że z Rosją mamy ogromne, dobre stosunki gospodarcze. Przecież nasz eksport roślinny się w dużej mierze jest właśnie jest taki silny, dlatego że eksportujemy do Rosji. Dlatego też przydał wtedy kołodziej tak bardzo młodzi. No ale poczekaj, naszymi głównymi partnerami gospodarczymi są państwa zachodu. Rosja to jest tam jakieś tam branża spożywcza, coś tam eksportujemy i za PO też już się zdarzały z tym problemy, bo Rosja jakieś embargo na mięso nakładała. Naszymi partnerami są państwa zachodnie głównie. Naszym największym partnerem w ogóle są Niemcy i deklasują wszystkich innych. A dalej masz tam te wszystkie państwa zachodnie, tak? Rosja jest w ogóle, jakby gdyby nie surowce energetyczne, to my byśmy mieli z nią naprawdę gospodarczo niewiele wspólnego. Ale pomijając już zupełnie to, tak? Chcesz wybrać wroga. I wybierasz wroga, którego A, popiera 90% Polaków, prawda?
bo wszystkie sondaże, teraz już może troszkę mniej, ale na początku rządów PiS-u mniej więcej tyle samo pokazywały, że prounijnie nastawione jest 85-90% ludzi. Nawet jeżeli cały elektorat PiS-u... Tak, unijny... najbardziej prounijnym krajem w całej Europie. To pamiętam, że pan powiedział statystyki, jakie ma... pokazywały nas właśnie w latach 90. Tak, powiedz mi, jaki racjonalny sens ma uderzać w tak głęboko zakorzenione przekonanie twojego własnego elektoratu, który podziela, no nawet jeżeli cały elektorat antyunijny jest w PiS-ie, a nie jest, bo jeszcze jest Konfederacja, Kukiz był wtedy, jesteś narodowcy i tamte inne ruchy prawicowe, to, ale nawet gdyby cały był w PiS-ie, to i tak by znaczyło, że 3/4 wyborców PiS-u jest prounijne. A jednocześnie podejrzewam, że z 80% wyborców PiS-u nie lubi Rosji. Wydawało się, że naturalnym jest walić propagandowo w Rosję, a masz świetne powody, by w nią walić. No nie tylko historyczne, bo to jest oczywiste. Możesz mówić, że Putin to dyktator, a my nie. Wtedy się wybierasz, nawet popełniasz czyny dyktatorskie. Możesz walić nawet w Rosję z takich pozycji konserwatywnych. Ile tam jest aborcji? No znacznie więcej niż w ogóle średnia europejska. Ile tam jest rozwodów? Jaka tam jest opresja? No matko bosko, po prostu konserwatysta może zapłakać, jak na to patrzy. A jednocześnie ktoś w PiS-ie świadomie podjął decyzję, od samych początków ich rządów ją realizuje, żeby obrzydzać milionom Polaków Zachód szeroko pojęty, a szczególnie Unię Europejską, szczególnie Brukselę i Niemców, ale przy okazji, jak tam coś w Hiszpanii się dzieje, w Wielkiej Brytanii czy we Francji, to oczywiście też można, czyli uderzać w takie przekonanie, które podziela na znaczna większość Polaków. I teraz zobacz, to jest pierwszy etap. I on trwa od tamtego, powiedzmy, początku 16 roku. Jak się zaczęły te konflikty od Trybunału Konstytucyjnego, to oni już zaczęli mówić, że to brukselska okupacja, jak Związek Radziecki, pałka praworządności i tak dalej. Mija no, kilka takich lat, dochodzi do kolejnej eskalacji i co się okazuje? Nagle się okazuje, że PiS mówi, że Unia Europejska, to my do niej dokładamy. Prawda? Nikt tego nigdy nie kwestionował. Nikt nigdy nie kwestionował, że my zyskujemy ekonomiczne członkostwo w Unii. PiS zaczął to robić w roku 21 bodajże. Wtedy jak KPO zaczął. Czekaj, Adam, bo ty mi nikniesz. Czy ty mnie dobrze słyszysz i dobrze mnie widzisz? Tak, tak. Adam, widzisz mnie cały czas? A ja chcę zapytać naszego realizatora, czy tobie nie niknie dźwięk Adama, czy tylko ja mam z tym kłopoty? Bo jeżeli napiszcie może, czy słyszycie, że to jest zakłócenie, czy nie? Czy tylko ja je mam? Ja mam w porządku. No dobra, to kontynuujemy. Przepraszam, że ci musiałam przerwać, okay. Ale nie chciałam dopuścić sytuacji, która nie się wytnie. Że słychać, jakby nie słychać co czwartego twojego słowa. No. Okej, okay. Więc w pierwszej kolejności zaczęto mówić, że Unia Europejska to jest inny obszar kulturowy. Zaczęto to obrzydzać na tej podstawie. Zaczęto mówić, że to jest jakieś lewactwo, jakaś anarchia, jakiś upadek tradycyjnych wartości. Pamiętasz, już w 14-15 roku, jak była ta fala uchodźców, wokół której PiS zbudował potężną kampanię dezinformacyjną, to wtedy mówiono, że chodzi o wynarodowienie, dechrystianizację, depopulację. To są takie tezy i zwroty z takiego repertuaru teorii spiskowych, które są i zawsze były podsycane przez Rosję na Zachodzie, nie tylko u nas, w Stanach Zjednoczonych, ale na całym Zachodzie. Rosjanie bardzo lubią takie rzeczy pompować. Prawda? Znajdą jednego idiotę, który w to uwierzy. A słyszałeś, czy piszesz w swojej książce o agendzie Europe, Adam? Tak, oczywiście. No, nie da się Ordo Iuris napisać, nie pisząc o agendzie Europe. To może powiem... No właśnie, bo to jest zestaw synchronicznie wykonywanych zmian w prawie, nie tylko na terenie Europy, ale również na terenie Ameryki Południowej. To jest znak rozpoznawczy właśnie tej agendy, która częścią w Polsce jest Ordo Iuris oraz instytucji, które są, w których pracują ludzie z Ordo Iuris, którzy wprowadzają dokładnie te same zmiany w kodeksach i dokładnie w ten sam sposób rozgrywają na przykład Trybunały Konstytucyjne, bo oczywiście w każdym kraju jest to trochę inny system, ale tak, agenda Europy nie jest finansowana jedynie ze Stanów, czy też jakby bogatych, konserwatywnych Europejczyków. Ona jest finansowana z tych dwóch źródeł, przede wszystkim z Rosji. I jakby bardzo, bardzo konserwatywnych i takich mocno pro-trumpowskich źródeł bogatych, zasobnych w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy przede wszystkim z Rosji, bo te liczby nie są do końca znane, ale wiemy na pewno, że tak. Przynajmniej jeden rosyjski oligarcha, Konstantin Małfiejew, taki wielki, nawrócony religijnie oligarcha, jak najbardziej to finansuje, a jego przedstawiciel, który nazywa się Aleksander Komow, bo Małfiejew nie może wjeżdżać do Unii Europejskiej, więc ma takiego swojego ambasadora jakby, Komowa, jest w agendzie Europe od samego początku. Ludzie Ordo Iuris też są w agendzie Europe prawie od początku, tak? Nawet zorganizowali szczyt agendy Europe w Warszawie w 16 roku. Tak, no o tym wiemy dzięki drobiazgowej robocie Klementyny Suchanow.
Dokładnie. Tak, Tomka Piątka. Z tym, że trzeba mieć świadomość, że to, co Klementyna i Tomek napisali tam 4 lata temu czy 3 lata temu, już nie jest do końca aktualne. Te siatki tych takich ultrakonserwatystów, wśród których, które są inwigilowane, inspirowane, podsycane przez Rosję, są tylko większe. Tak? To się dzieje też w Afryce, w Ameryce Południowej, tych organizacji jest więcej, tak? Są jakieś tam, wiesz, sojusze dla rodziny takiej, sojusze dla wartości i tak dalej. Tam też są Polacy, tak? Na przykład pan chyba poseł PiSu, pan Uściński, już teraz chyba nie jest posłem, jeśli dobrze pamiętam, jest w jednym takim, które się nazywa Alliance for Values chyba, czy jakoś tak. Gdzieś o tym niedawno czytałem, z głowy podaję nazwę. Te nazwy są do siebie strasznie podobne wszystkie, tak? I się łatwo pomylić. To się jakby cały czas dzieje, ale jakby nie ma co udawać, że w 2014-15 roku Kreml o tym nie wiedział. Okay? Nie wiedział o tym, że gdy PiS dojdzie do władzy, to powstanie w Polsce przestrzeń do tego, żeby tacy ludzie jak Ordo Iuris mieli na to większy wpływ. Dobrze wiemy, że zakaz aborcji jest inspiracją. Inspirował, no come on. Oczywiście. Wiesz, pierwszy projekt zakazujący aborcji, ten z 16 roku, który został powstrzymany przez te pierwsze czarne protesty, był wprost projektem Ordo Iuris. Okay? Teraz, co jeszcze się stało? No na przykład to, co pani Zalewska zaczęła robić w edukacji, a później Czarnek śmiało kontynuował, to też było w dużej mierze, że tak powiem w cudzysłowie, na zamówienie Ordo Iuris. Wiemy, że Ordo Iuris napastuje szkoły, tak, żeby tej edukacji równościowej tam nie było, żeby przypadkiem nie zaproszono do szkoły kogoś z jakiejś organizacji pozarządowej, która coś powie o praworządności, a już broń Boże o prawach homoseksualistów. W tej chwili wykreślono numer telefonu do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przypadkiem dzieci nie wiedziały, chyba widziałem jakieś dementy ze strony Czanka, ale na pewno chcieli to zrobić i to jest ewidentnie na zamówienie Ordo Iuris. Masz to, opisujesz to w książce. Tego już nie zdążyłem, już była po redakcji książki. Dobra, to opowiedz mi, bo wiesz co, zbliżamy się do końca. Chciałam usłyszeć jedną historię, taką, która w ogóle, przy której najbardziej ci drżały palce, kiedy ją opisywałeś, albo miałeś jakieś, nie wiem, jakieś odruchy obrzydzenia i oburzenia. No, historia z granicy, z pewnością. Z pewnością historię z granicy. Rozmawiałem z paroma osobami, cytowałem ostatecznie, jeżeli dobrze pamiętam, tylko jedną. Tak, historię o tym, jak ludzie sobie jadą po prostu samochodem, wiesz, wracają z zakupów w Biedronce z rodziną i nagle drogę im zajeżdża nieoznakowane auto, z którego wyskakują ludzie w mundurach, bez epoletów, ale z długą bronią i w potoku wulgaryzmów przy dzieciach oczywiście każą ci oddawać kluczyki, mierzą ci długą bronią w głowę. Nikt nie wie czemu, nikt się nie przedstawia, nikt nie podaje żadnej podstawy, przeszukują ci auto, po czym siadają w swoje i odjeżdżają. I cię tak zostawiają na tej leśnej drodze, dzieci masz straumatyzowane 2 lata później i nadal nie wiedzą, jak to jest możliwe, że człowiek w mundurze może ci coś takiego zrobić, jakby nie ma ciągu dalszego, nic się nie dzieje. Tak? Co to za państwo, w którym osoba, z którą rozmawiam, musi przez kilka godzin przemykać się przez las z umierającym człowiekiem na noszach, by go zanieść do swojego domu, mimo że to jest tam kilometr czy dwa, bo jeżdżą patrole, bo ona dobrze wie, że gdyby tego umierającego człowieka dała temu patrolowi, to by go wywalili na bagno, gdzie by umarł. I ona go musi zabrać do domu i tam kilka dni trzymać, żeby wrócił do siebie, tak? I dopiero może ten człowiek o własnych siłach z jej domu wyjść. I że jak on leży u nich w domu, czy tam jak nie leży, no generalnie, że potrafią przychodzić, pukać w okno, świecić latarkami w nocy, bo już wiedzą, że ona jest jedną z tych, prawda? A tam mieszka i że pomaga. No co to jest za państwo? I nikt nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności, co więcej, dostają medale. Teraz, akurat przedwczoraj dosłownie, zacząłem czytać książkę Jezus umarł w Polsce, pana Grinberga, Agory. No przeczytałem tam koło, nie wiem, 80 czy 100 stron, no to jest porażające. Tak? Czyli obywatele polscy, to jak państwo polskie traktuje tych brązowych ludzi, tak mówię celowo brązowi ludzie, żeby było wiadomo, że to jest motyw rasistowski. Tak? Bo to nie chodzi tylko, że to są muzułmanie, tam jest mnóstwo chrześcijan. Tak? I ten tytuł Jezus umarł w Polsce. Sam Issa przecież też był chrześcijanin. Dokładnie. Tylko ostatnie zdjęcia, które wysłała nam rodzina, pokazywały jego tak. Narzeczoną, którzy robią sobie selfika w ogóle, a z tyłu na toaletce jest Bozia, a nad nią jest powieszone są jakieś woda. To po prostu ostatnie zdjęcie z normalnego świata pod tytułem idę w świat, znajdę tam lepsze życie i ciebie wtedy sprowadzę. Na początku tego roku przecież znaleziono kobietę, znaczy ciało kobiety z Etiopii, która miała modlitewnik chrześcijański w ręku. To nikogo nie obchodzi, jest czarna, więc nie może, prawda? Więc ja dlatego celowo mówię brązowi ludzie. Natomiast to, jak państwo polskie traktowało brązowych ludzi, to jest w ogóle po prostu faszyzm. Nie miejmy co do tego złudzeń. Faszyzm to jest według mnie taka moja definicja, może nie naukowa, faszyzm to jest kult siły wobec przemocy wobec słabszych.
Ale to, jak państwo polskie zachowywało się wobec Polaków i Polek, to części kobiety były, którzy nieśli pomoc tym ludziom, było równie skandaliczne. Tak? Zdarzało się, że wiesz, no po prostu bez powodu tych ludzi wyciągano z aut, bito, poturbowano, dziennikarzy też. Czasem to było w tej strefie, czasem to było poza tą strefą. Ta strefa była nielegalna, o czym wszyscy wiedzieli, ale kto by mógł powiedzieć, że była nielegalna? Trybunał Konstytucyjny, którego nie było, prawda? Kto by mógł kogokolwiek pociągnąć do odpowiedzialności? Prokuratura, której nie ma, prawda? Czyli znowu w 2021, 2, 3 roku zbiera żniwo tego, co zrobiono w 16, tak? Czego mało kto sobie zdaje sprawę. Dalej, trzeba sobie uświadomić, że wokół tego PiS doskonale zbudował kolejną kampanię dezinformacyjną. Przypomnij sobie, jak się to zaczęło, jak było tych pierwszych tam 30 par osób w tym usnarzu, nie? I nagle zaczęło to się... To jeszcze trwa, wiesz, moje wpisy na ja to, wiem, że to trwa. Pokazują zdjęcia usnarza i pokazują... Rozumiem, że ja w ogóle, że nie potrafię w to uwierzyć i w ogóle nie rozumiem, jak to się dzieje. Dzisiaj był ten dzień, kiedy bardzo drobniutka lekarka Paulina Bogunek stała przed, wiesz, przed szkalerem policjantów dwumetrowych, sięgając im w zasadzie do łokcia i tłumaczyła, będąc jeszcze w maseczce, bo to jest pandemia, że ona tam musi iść, bo ona dostaje informacje na tych na tych kartonikach, że oni umierają, że ktoś ma krwiomocz, że, i że to jak to, że ona nie może, przecież ona z tyłu ma napis lekarz. Lekarka powinna wobec najsmutniejszymi rzeczami, co mam Państwu powiedzieć. Ale wiesz co? Poczekaj. Dobra. Które teraz widzę na Facebooku, to są posty Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata. Pauliny Bogunek, lekarki z pogranicza, która szuka mieszkania w Niemczech, bo tu już nie może, tu już jest ze szczuka. I się nie pozbierała po tej granicy, po tych niesprawiedliwościach, po tym chodzeniu w błocie i po tym złamaniu jej i ludziom dookoła życia, i jej dziecku, i jej partnerowi, i dzieciom partnera. I to jest najsmutniejsza rzecz, pośród wszystkich śmierci, pośród wszystkich amputacji, żali, poprzez umierające, krwawiące, ale nie umierające, walczące Ukrainy, posty Pauliny Bogunek, która mówi o tym, że uczy się niemieckiego i prosi o pomoc w znalezieniu mieszkania w Niemczech, najlepiej w Berlinie, to jest najgorsza z rzeczy, bo to jest dziewczyna, która dostała medal Marka Delmana od przyjaciół Marka Delmana, bo tam jest grupa takich osób, każdy z nich powinien dostać taki medal, ale oni wszyscy uciekli. No tak, bo nie dali rady, bo tak się nie da w nieskończoność robić. No. Nie da się w nieskończoność biegać po lesie przy ujemnych temperaturach, patrzeć na umierających ludzi, bo każdy ma swoją granicę psychiczną. Wiesz, w tej książce Grünberga na początku, bo to są wywiady tylko z tymi ludźmi, którzy pomagają, ktoś powiedział, że jest pewien, że za 50 lat postawią na Podlasiu pomnik Podlasiaków, którzy pomagali. Nie? Tak jak masz pomniki Polaków, którzy pomagali Żydom. Ja wiem, że to można uznać za zbyt daleko idące porównanie, tak? Nie. Ja też uważam, że nie, bo różnica jest taka, że dzisiaj za tą pomoc grozi znacznie, znacznie mniej. Jest to znacznie, znacznie prostsze, a mimo to prawie nikt tego nie robi. Tak? Ale ludzie giną, po prostu. Tak, ja wiem, ja też tego nie robię. Ja o tym piszę, informuję, być może kogoś przekonałem, ale no niestety nie mam możliwości wsiąść w samochód, pojechać tam i biegać po tym lesie. No nie mam. Jakbym miał, to może bym pojechał. A może nie wiem, tak? Natomiast to jest straszne, co tam się dzieje. I trzeba mieć świadomość, że PiS od początku, to jest w ogóle bardzo, bardzo ważne. I o tym... przy tym ogromie tej tragedii tych wszystkich ludzi, o tym się troszeczkę zapomina, tak? Że PiS od początku ustawił tą debatę wokół tego problemu na granicy w zupełnie zakłamany sposób. PiS od początku ustawił tą debatę tak, że masz dwie strony. Albo jesteś propaństwowcem, uważasz, że no jest zagrożenie, bo jest. No nie może być, po pierwsze podkreślasz bardzo to, że to Łukaszenka robi. To jest prawda, to nikt nie ma co do tego wątpliwości od początku, że to Łukaszenka robi. Tych ludzi tutaj przepycha, tak naprawdę ich traktuje jak no, handluje niewolnikami trochę, tak? Więc podkreślasz to, że to jest operacja obcego reżimu, że to są źli ludzie, potencjalnie terroryści albo nieroby, że będą robili problemy i ty jako propaństwowiec musisz stać dumnie, bronić tej granicy, nawet jeżeli jest ci ich żal. Tak dokładnie mówią. Są dziennikarze zresztą niepisowskich mediów, którym też tak się zdarza mówić. Na przykład Witold Jurasonet dokładnie coś takiego w jakimś podcaście mówił, że no jemu jest strasznie przykro, jak widzi, że ci ludzie umierają, ale przecież granica. Trzeba bronić, nie można tak byle kogo wpuszczać. No, ci dokładnie taki ustawili przekaz, że albo jesteś kimś takim, albo jesteś jakimś lewakiem, który by najchętniej wszystkich wpuścił, żeby to zaraz zaczęli zamachy terrorystyczne robić. Podczas gdy Polska jest od 50 czy tam więcej nawet lat sygnatariuszem różnych praw międzynarodowych, tak,
i ma własne prawo i w konstytucji, i w ustawach, które wyraźnie mówi, co się robi w takiej sytuacji. Po pierwsze, jeżeli ktoś nielegalnie przekroczył granicę, tak, łapiesz takiego człowieka w lesie, pierwsze, co robisz, to go legitymujesz, prawda? Jeżeli ma dokumenty, jak nie ma, to się przedstawia. Jeżeli on mówi, słuchaj, uciekam przed wojną, szukam azylu, to twoim psim obowiązkiem jest to sprawdzić. Czyli ty go sadzasz do ośrodka, bo on może kłamać, żeby była jasność, wielu kłamie. Jakbym ja był Adam, ale tak, poczekaj, ale tak było jeszcze parę miesięcy temu, ponieważ wiesz, dziesiątkami prawnicy ocalenia i innych grup pomagających, grupy prawnicy współpracujące z grupą Granica i Helsińska Fundacja kierowała takie zapytania do Strasburga i do Trybunału, to Polska zmieniła prawo. Czyli wprowadziła ustawę, która znosi owe zapisy tych europejskich naszych, która mówi o tym, że tak, proszę, oczywiście można zawrócić do granicy. Kiedyś przez rok, to półtora roku robili to nielegalnie i dlatego wszyscy krzyczeli na nich. Wszyscy mówili, że to nie może być tak, że Wąsik po prostu unieważnia, wiesz, podpisy prezydentów, premierów kilkunastu krajów, nasz udział w ogóle w Unii Europejskiej, Zwróć uwagę jeszcze na jedno. Tak, to nie chodzi tylko o to, że to było nieetyczne i że było nielegalne. Chodzi też o to, że to nie rozwiązywało problemu, tylko go eskalowało. No bo zobacz, rzekomo PiS bał się, że tam mogą być jacyś terroryści. Okej, niech będzie, tak? W sensie ja uważam, że terrorysta jakby chciał się na przykład ISIS czy jakieś Al-Kaidy dostać do Europy, ma 100 lepszych sposobów, ale okej, nie można tego wykluczyć. Kupuje bilet z Moskwy do Warszawy. No. Dobrze, ale niech będzie. Mogli tam być agenci KGB białoruskiego, FSB rosyjskiego, spoko, to się mogło też stać. Dostaliby pierwszą klasą bilet z Moskwy do Warszawy. To naprawdę nie muszą przechodzić przez, wiesz. Ale okej, ale nie możesz aż tak zakładać, musisz to brać pod uwagę. Dobrze, bierzesz to pod uwagę. Łapiesz grupę 10 ludzi w lesie. Jeżeli się boisz, że wśród nich są terroryści, agenci białoruscy, rosyjscy albo jeszcze jacyś, nie wiem, chińscy, no to chyba w twoim interesie jest ich zweryfikować. A gdy ich sadzasz na ciężarówkę i wywozisz za granicę, to co się dzieje? Oni próbują drugi raz, trzeci, piąty, siódmy. Jeżeli wśród nich są rzeczywiście jacyś agenci, to oni na pewno będą dobrze odżywieni, na pewno nie umrą tam z głodu w tym lesie, bo ich tam koledzy zaoprowizują i spróbują jeszcze raz. Przecież znamy historię. Tak? Nie, Adamo, no to przepraszam, ale to nie jest historia, którą ja przyjmuję, bo ja jakby wiem, że jeżeli chodzi o służby białoruskie, czy kremlowskie, czy nawet w ogóle syryjskie, cała Białoruś, jak uciekała z Białorusi, to uciekała do Polski, uciekała przez Moskwę. Mogła przejść normalnie granicę białorusko-rosyjską, kupowała w Szeremietiewie bilety lotnicze i lądowała na lotnisku Chopina i w ten sposób białoruska opozycja uciekała. Więc cały jakby... Ja nie wierzę w to podgrzewanie wątku, że jacyś agenci mogą się dostać. Ja też nie. Poczekaj, żeby było jasne. Ja też wiem, że to jest brednia, tylko ja pokazuję, że nawet w propagandzie pisowskiej to się nie trzymało kupy. Oni mówią, że tam przychodzili terroryści, a jednocześnie co robili tym ludziom? Puszczali ich. No bo jeżeli wywozisz kogoś za granicę, gdzie ci Białorusini go pobiją, to on spróbuje drugi raz. I oczywiście trzeci, czwarty, piąty, za siódmym mu się uda, że po drodze dwie osoby umrą, to ich zupełnie nie obchodzi. Tak, a 10 będzie w krytycznym stanie i wróci tam do siebie, na przykład do Iraku. Tak? Nikt nie sprawdzał. My nawet nie wiemy, ile tych ludzi było. Bo po pierwsze, mnóstwo ludzi łapano, nie sporządzano nawet notatki. Ilu ich było, kto to był. Tak. Łapano danego delikwenta, nikt nie wiedział, czy go łapali pierwszy raz, po ósmy. Więc potem Straż Graniczna mówi, no, tam jest 10 tysięcy ludzi, nie wiesz tego, może ich było 3 tysiące, może 30, nie wiesz tego. Tak, 3 tysiące, która 10 razy próbowała przejść. Też przepraszam, chcę wam wszystkiego powiedzieć, jeżeli mamy wszystkie informacje ze strony Straży Granicznej, to potem uniemożliwiono przekroczenie granicy, na przykład tam w grupie 15 uchodźców, to znaczy, że złapano 15 osób gdzieś tam 130 km od granicy, czy 15 km od granicy, złapano ich w Polsce, na terenie Polski, gdzie mieli prawo złożyć wniosek o azyl, zapakowano w ciężarówki i wywalono przez to, co nazywają... Właśnie, to jest też bardzo ważne, to nie znaczy, że uniemożliwiono im przekroczenie granicy, tylko ich złapano przez 20 km albo i stąd w głębi Polski. Tak, oni byli w Polsce, zostali wywaleni, więc my już mamy... No dobrze, jeszcze tylko chcę powiedzieć, że w poniedziałek, czy w ubiegłym tygodniu w Polityce ukazał się kapitalny wywiad Jacka Żakowskiego z Agnieszką Holland. Jeżeli ktoś z was płaci za politykę i uznał, że to jest to medium, które będzie wspierać, to nikt nie przegapi tego wywiadu. Jacek Żakowski i Agnieszka Holland rozmawiają o granicy, nie o tym, jak strasznie jest na granicy, tylko o tym, jakie mamy możliwości i co, jakby, jak jest
co mówi Europa na temat granicy. I ponieważ oni nie są politykami obydwoje i nie muszą zachowywać, nie muszą ważyć słów, więc mówią absolutnie prosto z mostu to, co my wszyscy widzimy, a boimy się tego nazwać, bo to może nas zaszkodzić naszym stosunkom z czymś. Oni się tego nie boją i mówią, obydwoje mówią o tym, jak wygląda sytuacja. Jacek Żakowski, Agnieszka Hola, która opowiada o zielonej granicy, czyli filmie, która opowiada o wypadkach na zielonej granicy. Zresztą widziałam, jednym z głównych bohaterów jest tam Straż Graniczna. To powiedziałaś o tym, że wiesz, oni też mają dylematy. Tak, tam nie jest Straż Graniczna, która ma dylematy. Film jest niezwykły, jest już pisany w konkurs różnych festiwalów filmowych. I to jest, granica to jest to, co jakby, to, co było dla ciebie najtrudniejsze, kiedy pisywałeś, tak? No, z pewnością, bo jakby wiele innych działań PiS-u można uzasadnić ewentualnie, jak się człowiek postara jakimś cynizmem politycznym, taką po prostu walką polityczną. A tu, znaczy, no to do pewnego stopnia też, bo tu chciałem powiedzieć, tylko właśnie jeszcze nie skończyłem tej myśli, że oni w ten sposób, w jaki postępowali, nie zakończyli, nie prowadziło to w ogóle do zakończenia tego problemu. Bo taki uchodźca, czy migrant szerzej, który za szóstym, siódmym razem dostał się do Niemiec, co robił? Dzwonił do rodziny w Kurdystanie i mówił, że się da. Że jest ciężko, no, że widział, że ktoś umarł, że jakieś dziecko było chore, ale generalnie, że się da. Gdyby ale się mi to nie tak jak w morzu się. A gdyby zrobić to dokładnie, co mamy w ustawach napisane. Łapiesz człowieka, sadzasz w ośrodku, sprawdza, czy on rzeczywiście jest uchodźcą, to znaczy, czy w jego kraju grozi mu. Tylko się... kim my mamy sprawdzać, Adam? Kim my mamy sprawdzać? Mamy właśnie rozwalone służby specjalne. My nie mamy nawet, tak, nawet wiesz, to nawet. To prawda. Natomiast widzisz, rząd, który nawet zaczynając z tego pułapu, z którego zaczynał PiS latem 21 roku, dwa lata temu, z tymi upolitycznionymi służbami i tak dalej, zawsze może poprosić o pomoc Frontex, Unię Europejską, Amerykanów, NATO, kogokolwiek. Naprawdę, 38-milionowy kraj chyba powinien być w stanie zorganizować na szybko miejsce dla powiedzmy 10 tysięcy ludzi i przez kilka miesięcy ich weryfikować, a potem tych, którzy rzeczywiście są uchodźcami, przyjąć ich wnioski o azyl, podkreślam, niekoniecznie w Polsce, oni mogą się ubiegać wtedy w Unii, a innych, którzy są po prostu migrantami ekonomicznymi, oni mają się kierować do Unii Europejskiej legalnymi kanałami i się wtedy deportuje w cywilizowany sposób. Nikt nie ginie w lesie, tak? Nikogo nie wypychasz na bagna, nie wywozisz żadnych dzieci za granicę, za żyletki, gdzie wiesz, że ich po prostu skatują, a ich matkę zgwałcą na przykład białoruscy celnicy, pogranicznicy, prawda? Nie bawisz się w handel ludźmi razem z Łukaszenką i Putinem, no nie? Praktycznie nie ma ofiar, a jednocześnie pilnujesz swojego państwa tak, jak powinnaś, tak? Robisz to, co ci mówi prawo, zachowujesz się względnie etycznie, tak? Na tyle, na ile się da, tak? Same plusy. I co najważniejsze, powstrzymujesz tą falę. Bo wszyscy ci, którzy nie są rzeczywistymi uchodźcami, tylko są zwykłymi migrantami ekonomicznymi, a ich jest zawsze więcej, i próbują się dostać przez tą granicę, wiedząc, że jakby otworzył się taki kanał, wiedzą, że zostaną złapani, zweryfikowani i deportowani. A to, co się dzieje teraz, to wiedzą tylko, że no, jest ciężko, prawda? Ale jak jesteś młoda i silna i dasz radę i nie będziesz miała pecha, to za siódmym razem ci się uda. I przedostaniesz się przez ten pas przygraniczny, dojdziesz do jakiegoś miasta, jakiś, nie wiem, Siemiatycz, wsiądziesz w autobus, po prostu pojedziesz do Niemiec. A z Niemiec zadzwonisz do tak rodziny. Było, wiesz co, tak było jeszcze wiosną 2021 roku. Wiesz co, musimy kończyć. Ja w ogóle bronić dziękuję za to spotkanie i wszystkim Państwu rekomenduję książkę Znaku, bo sam fakt, że Znak postanowił dołączyć się do tych wielkich książek, które wydaje na temat naszej rzeczywistości, świadczy o tym, że poważnie traktuje to, co pisze Adam Sokołowski na Facebooku, na profilu Doniesienia z Putinowskiej Polski. Zerknijcie tam. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie Adama, to obserwujcie go i chodzi o to, żebyśmy pamiętali, żeby w tej całej wodospadzie niegodziwości, żeby została ta wiedza, co się wydarzyło krok po kroku i napisana w sposób niezwykle przystępny, niezwykle prosty, łatwy do czytania. Mogę na koniec dwa zdania powiedzieć? Okej. Tak jak powiedziałem, że zacząłem książkę od tego, od przypomnienia takiej mało znanej książki z 15 roku, która mówiła, czym mogą grozić rządy PiS-u i generalnie prognozy z tej książki się zasadniczo sprawdziły, to tak moja książka na koniec mówi, czym to może grozić, co się ewentualnie trzecia kadencja PiS-u. I żeby to było jasne, to może być polexit, to się może stać, biorąc pod uwagę naszą apatię wobec na przykład blokowania tych środków unijnych, i wobec propagandy antyunijnej PiS-u, to się może stać. I jeszcze się, że Konfederacja będzie koalicjantem.
A po drugie, może się wydarzyć scenariusz taki węgierski, czyli orbanizacja systemu, do tego stopnia, że po prostu nie będzie możliwe praktycznie wygranie wyborów przez kogokolwiek innego. Opcja trzecia to jest, że wydarzą się obie te rzeczy. Najbardziej prawdopodobna jest druga, żeby nie było, ja nie chcę straszyć polexitem, że tydzień po wyborach będzie polexit. Natomiast jak spojrzymy na historię ostatnich mniej więcej 3 lat konfliktu PiS-u z Unią Europejską, to to idzie w tą stronę. I ciężko uciec od wrażenia, że oni to robią świadomie. Tak, że pro do tego jest eskalują cały czas. A ja chcę wam przeczytać jeszcze, przepraszam, bo to powinno być twoje ostatnie zdanie, ale to jeszcze wam przeczytam 4 zdania. To jest z książki o tyranii młodego Snydera. Rozdział pierwszy, jak dobrze scharakteryzowałeś, to rozdział pierwszy to ja, czyli nie bądź z góry posłuszny. Ty mówiłeś, broń instytucji. Strzeż się państwa jednopartyjnego i punkt czwarty, bądź odpowiedzialny za oblicze świata. Więc życzę wam wszystkim, żebyśmy mieli w sobie odwagę i sprawczość i wzięli odpowiedzialność za oblicze świata. Dziękuję państwu, dziękuję Adamowi Sokołowskiemu. Dziękuję.